Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spełniło się wszystko to, co mówiłem we filmach. Od A do Z. No niestety, mamy pełną destabilizację w Polsce. To znaczy, ten rząd już dawno powinien podać się do dymisji, ale on się nie podda. Dziś będzie o tym, że Kaczyński i Duda jest tutaj nowością, weszli na taki kurs dyktatura albo więzienie, to znaczy albo uda im się utrzymać władzę siłą, albo pójdą siedzieć, to znaczy ten scenariusz dotyczył do ostatniego poniedziałku tylko i wyłącznie ścisłe kierownictwo PiS, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego i ich pomagierów, także Zbigniewa Ziobro, za to, co się dzieje w prokuraturach, za ustawianie spraw, za blokowanie śledztw, blokowanie stawiania zarzutów osobom, które te zarzuty powinny dostać, za nierozpatrywanie w terminach spraw, które dotyczą ludzi PiS, ludzi Ziobry także. Za przede wszystkim też nasyłanie prokuratur polityczne. Przypomnijmy, że sąd nakazał prokuraturze zaprzestanie na przykład korzystania z Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie, którą szykowało i stworzyło dla Romana Giertycha z fałszywymi zarzutami, z fałszywymi dowodami winy. To nie jest opinia, drodzy Państwo, to jest potwierdzone ponad 35 decyzjami sądów. No i Ziobro, jak gdyby nigdy nic, on stwierdził, to były publiczne słowa jego zastępcy Bogdana Świeczkowskiego, potwierdzane przez Ziobrę poprzez brak reakcji, że nie będą mu sądy dyktować, w jaki sposób ma stawiać sobie zarzuty i z jakich służb korzystać. No tak, to są słowa ludzi, którzy rządzą Polską, to znaczy oni uważają, że sądy, jeżeli sprzeciwiają się ich działaniom, to nie mają racji bytu ich decyzje. No to jest po prostu przestępstwo. Samo powiedzenie tego publicznie jest przestępstwem, dlatego że to jest po prostu wezwanie do anarchii. I Andrzej Duda zapisał się na ten transport. Nie do końca wiemy, może Tomku spróbuje jeszcze dziś naświetlić, co takiego skłoniło pana Andrzeja Dudę, bo Amerykanie do tej pory są, drodzy Państwo, w szoku. Byli święcie przekonani, że rekolekcje, które Andrzej Duda otrzymał w 2022 roku, sprawiły, że będzie do końca swojej kadencji trzymał się demokratycznych standardów. Tymczasem mamy do czynienia po prostu z czynnym uczestnictwem w budowie dyktatury. Tego podpisu, który złożył Andrzej Duda pod kompletnie niekonstytucyjną ustawą, która jest po prostu, nawet ludzie, którzy bardzo unikają emocji, jak profesor Antoni Dudek, którzy starają się być chłodnymi, relacjonującymi spory polityczne w Polsce, powiedział, że dla niego to jest przekroczenie czerwonej linii. Tak naprawdę, drodzy Państwo, to nawet nie jest przekroczenie, to jest po prostu przejazd czołgami po prostu po praworządności, po demokracji. I teraz tak naprawdę oni mają już tylko jedno wyjście, to znaczy jeżeli przegrywają, to już jest to spalenie statków. Jarosław Kaczyński marzy o tej sytuacji, ponieważ on uważa, że on z tych swoich tchórzy wykrzesze teraz maksimum odwagi, ponieważ alternatywą jest więzienie. Tomku, taki krótki obraz sytuacji według ciebie i Wiewiórek po podpisaniu. Co tam się dzieje? Tam jest panika. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że będą takie reperkusje międzynarodowe i że one nastąpią tak szybko. Oni są przyzwyczajeni do sytuacji, tak jak z rakietą, czy tak jak z granatnikiem u komendanta głównego policji, że to wszystko się ślimaczy, że to będzie tak jak w naszych realiach, że prokuratura Ziobry będzie badać, będą śledztwa, a tam następują bardzo szybkie, na świecie następują bardzo szybkie reakcje. Dzisiaj
to, co powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich, pan profesor Wiącek. W zasadzie widać, że zrobili, jak zwykle, zrobili bubel, bo to jest banda dyletantów i matołów, po prostu, tak już teraz powiem, po prostu matołów. Szanowni Państwo, według pana profesora Wiącka i według opinii prawnych, wielu opinii prawnych, którymi tutaj się pan profesor posługuje, tak naprawdę w sytuacji wezwania na tą czerezwyczajkę, bo to jest taka trójka sowiecka, można ja po muszę, prostu... To ja znowu muszę wejść, drodzy Państwo, z krótkim wytłumaczeniem. Czerezwyczajka, tak nazywano pierwszą bezpiekę utworzoną przez Feliksa Dzierżyńskiego i przez Lenina. Czerezwyczajna to po prostu po rosyjsku nadzwyczajna. I to, jak w Rosji uwielbiają skróty, po prostu nazywali to skrótem czeka, stąd czekiści. Oni sobie funkcjonowali po prostu w tych czasach wojny domowej i generalnie po prostu rozstrzeliwali wszystkich jak leci, wychodząc z założenia, że jeżeli gdzieś jest, powiedzmy sobie, 20-30% niewinnych, a reszta to są winni, to na wszelki wypadek jednak należy rozwalić wszystkich, ponieważ wypuszczenie jakichś winnych jest dużo bardziej ryzykowne niż rozwalenie niewinnych. No, bardzo Raz takie. jest specjalne śledztwo, a później wyrok. W jednym ręku od razu bardzo Tak, szybko. Ciach, oczywiście. tak jak tutaj, to dokładnie. Nic już się nie różni, tylko że ci jeszcze nie zabijają. Szanowni Państwo, i tutaj właśnie pan profesor Wiącek jasno wskazał, już nie można było jaśniej wskazać, jak wygląda ta droga. Komisja ma te drakońskie środki dotyczące tych wysokich kar, a później ewentualnie doprowadzenie siłowe osoby wezwanej przed, już nawet nie chcę mówić o tej komisji, niech to się nazywa komisja, przed ten twór Kaczyńskiego. No i szanowni Państwo, w tej sytuacji ktoś się nie stawia i od razu służy odwołanie do sądu. Sąd z pewnością zada pytanie prejudycjalne i to pytanie prejudycjalne zostanie wysłane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I Europejski Trybunał Praw Człowieka może w tempie naprawdę bardzo szybkim wystawić środki zapobiegawcze, czyli powie chwileczkę, stop, my się wypowiemy, ale na razie nie ma wzywania, nie ma niczego. Czyli koniec, ta komisja, mówiąc brzydko, jest taka zapalarka i po prostu fik. Nie ma. Jak zwykle ta banda idiotów tak to zrobiła, a prezydent jeszcze podpisał. Czyli znając życie, nikt nie zgłosi się na tą komisję. Wszyscy od razu będą odwoływać się do sądu, że to jest bezprawne. Czyli spotkają się panowie sami, czy panie i panowie sami, będzie telewizja, pokażą puste krzesło, opowiadają to swoje dyrdymały podparte Gmyzem, Nisztorem, czy Pereirą, czy jeszcze którymś z tych tuzów intelektu i na tym się, szanowni państwo, zakończy i będzie przekaz do tego twardego elektoratu PiS, co oni wykryli. I 17 września powiedzą, że wszystkiemu jest winny Donald Tusk i że oni wydają wyrok, że Donald Tusk nie może kandydować. Tyle. A ja myślę, że raczej, że nie może sprawować funkcji premiera. Że jakiś nie może sprawować. Szanowni Państwo, to jest jeszcze na tyle perfidne to, co oni zrobili, bo tak. Nie może sprawować funkcji, w których po tym ich wyroku, nie może sprawować funkcji, w których miałby do czynienia z funduszami, miałby z pieniędzmi państwowymi, tak to powiedzmy, natomiast może kandydować na posła. Czyli poseł, ale już żadnej funkcji, nie może mieć również żadnej funkcji, w której jest potrzebna taka nieskazitelność. Prawda? No to w większości tych funkcji sprawowanych jest potrzebna ta taka nieskazitelna opinia. No już tej opinii nie ma, bo wydała komisja. Szanowni Państwo, to jest taka niedoróbka pisowska, taka, którą oni robili. Mieliśmy z tym do czynienia przez 8 lat. Tak to wyglądało. I teraz jest kolejne, że tak powiem, odsłona tej bzdury. Będą mieli puste krzesła. Będą mieli telewizję, która będzie transmitowała to
To bez ludzi, którzy mówili, zeznawali, nie mieli możliwości się bronić, bo to wszystko było bezprawne. A prezydent Duda już wcześniej miał wątpliwości, czy tutaj ta ustawa jest zgodna z konstytucją, a jednak ją podpisał. No, proszę Państwa, no to po prostu tak patrząc na to, Umówmy wszyscy się, że nie miał prawnicy żadnych wątpliwości. kazali mu to podpisać i tak jak tłumaczyliśmy panu prezydentowi, że szantażowany, jeżeli umie postępować, ma lepiej niż ten, który szantażuje. A pan prezydent Duda, no, bał się, nie chciał. Po prostu nie chciał. Ja mam wrażenie, Tomku, że jego jednak uświadomili pewnymi kwitami pod hasłem, że ty się nas nie wyprzesz, że Tak. niesiesz odpowiedzialność tak czy siak, że to nie chodzi o jakieś rzeczy, tylko rzeczy, które go jednoznacznie przypisują po prostu do jakiejś tam odpowiedzialności, bo tylko taka rzecz była dla niego niebezpieczna. To znaczy, Andrzej Duda, tak jak wiele osób z nim związanych, on się zachłysnął władzą. To są, drodzy Państwo, ludzie, którym się wydaje, że ta władza czyni ich kimś specjalnym. To tym kiedyś mówił Piotr Tymochowicz, że oni już po wyborze na posła, zdecydowana większość z nich dostaje po prostu objawienia, że zaczyna się czuć jako Bóg. Jako uważać siebie za taką jakąś emanację. Jakkolwiek powiem szczerze, na samym początku wydawało mi się, że Tymochowicz przesadza, to im Nie. dłużej patrzę na to, co się dzieje, to może to nie jest 90%, ale na pewno grubo powyżej 50% wybranych po prostu dostaje takiego syndromu boskości. Jesteśmy po prostu super, jesteśmy wybrańcami. I uwaga, no jak ktoś został wybrany na prezydenta w taki sposób jak Andrzej Duda, trochę z niczego, to zdaje się, że uczynił z tego swojego wyboru jakieś metafizyczne. Bardziej, Janku, że przypominam, że dziennikarze ostatnio już tutaj, mówiąc tak po prostu, zdenerwowali się i przypominają panu prezydentowi Dudzie, jak siadał i rozmawiał z dziennikarzami, tłumacząc, że był w Parlamencie Europejskim, wtedy jeszcze bardzo krótko przed tym, kiedy kandydował na prezydenta, że on jest w PiSie marginalnie traktowany, że to jest zesłanie ten Parlament Europejski, że nie ma nic do powiedzenia. No bardzo, bo pan prezydent umie rozmawiać z ludźmi, był bardzo miły, Ale też bardzo grzeczny. przypomnę, że Andrzej Duda ma w sobie bardzo dużo wiary w metafizykę. Nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie, jak w 2018 roku Andrzej Duda, ku zdziwieniu dużej liczby dziennikarzy, był nacierany świętym łojem przez mistyczkę Myrnę Nazur, Sylijkę, która. Znaczy, strach się doszukiwać w tym składu tego, drodzy Państwo. Jak sobie wpiszecie Andrzej Duda nacierany łojem w Google, to wchodzicie dalej na własną odpowiedzialność. Ja już oszczędzę naszym tutaj słuchaczom. W każdym razie nasz prezydent w 2018 roku, jeszcze wtedy prezydent, bo wybór jego z 2015 roku nie był w żaden sposób Kwestionowano. tak, kwestionowany. On wtedy po prostu no, odwalał takie rzeczy, które właśnie sugerowały, że szuka gdzieś jakiegoś boskiego potwierdzenia swojego posłannictwa. I ja mam wrażenie, że im po prostu odwaliło. Sam pomysł dla nich, przede wszystkim dla Kaczyńskiego, że będzie teraz rozliczany z tego, co robił, to dla niego jest świętokradztwo. To też trochę tak, jak jemu się wydaje, tak jak się Piłsudskiemu wydawało w roku 1926, 7, 8, że nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły, która będzie go rozliczać za to, co zrobił. Tutaj naprawdę mieli bardzo niełatwą decyzję obrońcy legalnego porządku w 1926 roku. Niestety podjęli błędną decyzję. Dziś po latach możemy powiedzieć, że powinni byli po prostu stanąć, zaryzykować po prostu i zdusić rewoltę w zarodku. Zrobiliby to, dlatego że wojsk wiernych rządowi było więcej niż wojsk Piłsudskiego. Zresztą Piłsudski był przerażony tym, że druga strona się nie poddała i walczy. To jest taki blef, który został sprawdzony niestety nie do końca.
To znaczy druga strona się wycofała w obawie przed tym, żeby Rosja Sowiecka i Niemcy nie wykorzystały. To po raz drugi kiedyś takie blefy, bo po raz pierwszy to było takim mocnym wejściem Józefa Piłsudskiego. Wtedy go zastopowano. Użyto go bardzo sprytnie. Zrobiły to władze Rady Regencyjnej. To był taki twór, który był przez Józefa Piłsudskiego oskarżany o bycie proniemieckim, ponieważ Niemcy go ustanowili, ale to był właśnie twór, który tak naprawdę doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości. Oni użyli Piłsudskiego jako piorunochrona w Polsce przed rewolucją. Dlatego się zgodzili na to, żeby objął funkcję naczelnika państwa w zamian za zachowanie demokracji, wierząc w to, że w demokratycznych wyborach stronnictwa Piłsudskiego nigdy nie przekroczą właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu, ewentualnie tam procent rzędu 20, że nie będzie to żadne zagrożenie, i mieli rację. Natomiast Jarosław Kaczyński wierzy w to, że zwycięzców nikt nie sądzi. Natomiast dziś pojawił się sondaż United Survey, to jest sondaż. To jest taka sondażownia utworzona gdzieś w krajach bałtyckich przez Marcina Dubę, po to, żeby brzmiało strasznie zagranicznie, poważnie i groźnie. A tak naprawdę jest to sondażownia, która, jak widać, panowie nie mają ochoty filmować tych sondaży sami. I nawet ta sondażownia pokazuje, że niby jeszcze PiS wygrywa, ale spada mu poparcie. A tak naprawdę, drodzy państwo, no to jest oczywiście bzdura. No. PiS w tej chwili może gdzieś tam, bo tam podane jest, że ma około tam 31%, tak naprawdę ma mniej. Natomiast nawet z tego bardzo korzystnego dla PiS-u sondażu wynika, że mają tam 170 głosów około w Sejmie i nawet zakładając, żeby pozyskali Konfederację do wspólnych rządów, co na pewno nie miałoby miejsca w 100%. To znaczy, na pewno tam by doszło do rozłamów, ale gdyby nawet to, to okazuje się, że to jednak o większość mają inne partie, bo oni mieliby razem wspólnie około 210 mandatów, czyli Bardziej, że w tej chwili już Jarosław Kaczyński tym swoim cudowną przezwyczajką spowodował, że no w zasadzie jest jeden blok wyborczy, już opozycja się tak, zjednoczyła. ale też umówmy się, że oni będą próbowali szturchać tą czerezwyczajką swoją wszystkich. To nie jest tak. To musicie państwo zrozumieć, że w zasadzie powiem tak, to jest desperacja uchwalanie czegoś takiego, dlatego że to jest pokazanie, że nie szanuje się już demokracji. Tak naprawdę równie dobrze mogliby uchwalić, bo to jest ciało, które jest po prostu nielegalne. No nie można mieszać funkcji sądowniczych, śledczych, nie można z działalnością operacyjną i to jeszcze wszystko okraszać sosem wydawania decyzji w trybie jednoinstancyjnym. To jest tak potwór, to jest tak ogromny potwór prawny. Jeszcze wmieszanie w to tajemnicy, prawa do zwalniania z tajemnicy zawodowej. Oprócz Tak, księży. oprócz księży, to zobaczcie państwo, że oni nawet, że księża im tak nie ufają, że zażądali po prostu tego, żeby nie mogli ich zwalniać. To jeszcze Tak, też. bardzo dobrze to powiedziałeś. Tak, to właśnie tak Nie, bo wyglądało. to też jest dosyć ciekawe, no bo przecież mogłoby być tak, dobra, chłopaki, to my was wrzucimy, ale wiecie, no my was nie będziemy dotykać. Nie, to co tam wy nie będziecie, to będziecie. Będzie, ktoś będzie kazał wezwać ryzyka i co? Tak. No, macie nas wykreślić z tego, z tej ustawy. Powiem w ten sposób. Ja teraz patrzę, naprawdę, wczoraj przeczytałem tekst haniebny Grzegorza Stroczyńskiego. To jest naprawdę tekst, w którym człowiek ten relatywizuje to, co się dzieje, to, co z czym mamy po prostu do czynienia. On to próbuje wpisać w jakąś normalną akcję starcia pomiędzy partiami politycznymi w systemie demokratycznym. Zamiast wrzasnąć, że mamy do czynienia z bolszewickim próbą wprowadzania właśnie dyktatury, bo to jest bolszewicki tryb, czyli ustalamy coś, co jest kompletnie niekonstytucyjne. Konstytucja to jest taki garnitur, w którym się muszą mieścić wszystkie ustawy. Tu nie ma żadnego dylematu, czy ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. O niej wiadomo, że ona jest niezgodna z konstytucją. To jest tak, jakby Duda podpisał, drodzy państwo, ustawę o karze śmierci.
która jest niekonstytucyjna w chwili obecnej, ale on to podpisał i powiedział, że mam wątpliwości, czy ona jest zgodna z konstytucją i wysyłam ją do Trybunału Konstytucyjnego, a w międzyczasie to, to już proszę tutaj przygotowywać wyroki i orzekać, bo a nuż widelec się okaże, że jest zgodna. Straszne rzeczy, Tomku. Natomiast pytanie jest takie, czy Jarosław z tego faktu, że bo tak naprawdę co zyskał Jarosław? Jarosław zyskał to, że zapakował Dudę na jeden wóz ze sobą. Tutaj, szanowni państwo, ja bym zwróciłbym uwagę na wypowiedź Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa jest przez niektóre środowisko traktowany no, tak bardzo nie, jako już, że tak powiem, człowiek, który mija się z trafną oceną rzeczywistości i nie jest traktowany poważnie. Natomiast Lech Wałęsa zna Kaczyńskiego dokładnie, wie jak to wygląda i powiedział bardzo ważne słowa. Lech Wałęsa ostrzega, że już jesienią tego roku w Polsce może dojść do wojny domowej, a powodem jej wybuchu ma być, zdaniem byłego prezydenta, ewentualne zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. W wywiadzie dla izraelskiej gazety radzi on, aby kraj ten nie szedł drogą Polski i nie wprowadzał planowanych zmian ustrojowych. W przeciwnym wypadku również czeka go wojna domowa. Szanowni Państwo, dalej w tym wywiadzie Lech Wałęsa wskazuje wyraźnie, że no, prawo i Kaczyński razem z Prawem i Sprawiedliwością będą chcieli wybory przepchnąć kolanem. Czyli sfałszować. I społeczeństwo z tym się nie pogodzi. Twierdzi, że Kaczyński nie odda władzy bez przelewu krwi, bez wojny domowej. Jest to naprawdę bardzo groźne. Tutaj oczywiście wszystkie te szczujnie pisowskie rzuciły się na Lecha Wałęsę. Natomiast Wałęsa bardzo często miał taką prostą, rzetelną ocenę sytuacji. Ja przyznaję rację Lechowi Wałęsie. Nie wiem jak państwo, ale tu widać, że oni są zdesperowani i władzy nie będą chcieli oddać w demokratyczny sposób. To jest to, co mówił Janek przed chwilą, że im po prostu grozi więzienie. To nie jest, nie, oni mają, to nie jest tak, że im grozi. To jest, oni są na kursie i na ścieżce do więzienia. To znaczy, w tej chwili sytuacja jest taka, że jeżeli oni przegrywają wybory, a wszystko na to wskazuje, że je przegrywają, to jest pytanie tylko, w jakim stopniu je przegrają na jesieni. Tu nie ma żadnego scenariusza pozytywnego dla PiS-u. Jarosław Kaczyński wierzy, że jakimś psim swędem uda im się być pierwszą partią na mecie. Nie uda się. Dlatego, że te wszystkie sondaże, które pokazują dzisiaj jakieś minimalne przewagi PiS-u nad Koalicją Obywatelską, to są sondaże, które nie biorą pod uwagę efektu takiego, że ludzie, do których dzwonią dzisiaj pytający, po prostu boją się przyznawać do głosowania przeciwko władzy. Jeżeli ktoś gdzieś pracuje w państwowej firmie, w spółce Skarbu Państwa, albo ma rodzinę pracującą w spółce Skarbu Państwa, albo pracuje w urzędzie, to on się po prostu nie przyzna do głosowania. Mamy tą sytuację, która jest doskonale znana. Tutaj porównania do roku 1989 są jak najbardziej wskazane. W 1989 roku CBOS wskazywał, że rządowa lista uzyska 60% poparcia. No ile uzyskała to, drodzy Państwo, wszyscy pamiętamy, że w prawdziwie wolnych wyborach do Senatu tylko jeden senator wygrał z senatorem opozycji, było 99-1. Taki był wynik wyborczego starcia. Nie ma tak naprawdę żadnych szans PiS na otrzymanie władzy. Nie zadziałało przekupstwo w postaci 800+. Jarosław Kaczyński zaczyna opowiadać o tym, że ma wiedzę, jakoby Rosjanie planowali prowokacje w roku wyborczym. Nie, to Polacy, czyli Jarosław Kaczyński, pośrednio wysługujący się Rosjanom, więc w tym sensie to można powiedzieć, że Rosjanie rzeczywiście planują. Planują rękami PiS-u dokonywać prowokacji. Oni zrobią wszystko, żeby tej władzy nie oddać. To znaczy,
Niestety potwierdzamy naszą diagnozę, że bez ulicy, bez wymuszenia ulicą wolnych, demokratycznych wyborów, one nie będą uczciwe, to w ogóle zapomnijmy. Natomiast będą na tyle mogą być wolne, że po prostu my tą władzę im zabierzemy w głosowaniu, które nie będzie uczciwe. Dlatego nie będzie uczciwe, że PiS używał naszych i używa już naszych pieniędzy. Przypominamy, że Daniel Obajtek, zapamiętajcie nasze słowa, obniży wyraźnie ceny benzyny na stacjach benzynowych i będzie głosił, że to jest po prostu zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości. Cud gospodarczy Kaczyńskiego, to jest Tak, ten. ucieknął się do wszystkich możliwych metod, żeby tylko i wyłącznie uzyskać korzystny wynik wyborczy. Nie uda im się przebić tej bańki medialnej, znaczy bańki takiej, może nie tyle nawet medialnej. Po prostu ludziom się żyje znacznie gorzej. Emeryci mają problemy finansowe, dlatego że inflacja, którą oni pokazują, te jakieś 14 z hakiem procent, nijak się ma do wzrostu kosztów życia. Ludziom po To jest to, prostu. co mówiłeś wcześniej, że oni tortują dane i dlatego im wychodzi akurat w ten sposób. Dobór koszyka, dobór tych wszystkich rzeczy. No, zgadza się, tak jest. Natomiast ludzie odczuwają zupełnie inaczej tę inflację, bo rzeczywiście te towary, które są niezbędne do życia, podrożały dużo, dużo więcej. Natomiast Kaczyński nie rozumie jednego. Jestem przekonany, że Kaczyński i ta jego banda nie znajdzie ani w wojsku, ani w służbach specjalnych, i między innymi w policji chętnych do tego, żeby bić się po jego stronie przeciwko własnym braciom, siostrom, matkom, córkom, bo Kaczyński jest znienawidzony i ta jego junta jest znienawidzona. To już jest jasne, to już widać, co oni robią. Poza tym, tak już, wiecie Państwo, to już my zawsze walimy prosto z mostu. Jego elektorat w porównaniu z opozycją w takich starciach organizacyjnych, a nawet fizycznych nie ma szans. Tamci ludzie nie potrafią się tak zorganizować i bez tej kroplówki państwowej, bez tych wszystkich rzeczy, oni no, nie stanowią przeciwwagi dla elektoratu, który przeciwko sobie ma Kaczyński. Natomiast Kaczyński powinien zrozumieć i zobaczyć, bo mówi, bo i wracamy do Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa, pomimo tego, że miał podpowiedzi, pewnie może kiedyś jeszcze o tym powie, o tym, żeby nie pozwolić przejąć władzy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, oddał władzę w sposób demokratyczny. Wiedział, że nie wolno popsuć tych wszystkich reguł demokracji. Nie wolno tego rozwalić. Oddał władzę. Nie wiem. Czego Kaczyński nie chce zrobić? Nie zrobi. Nie podporządkuje się Znaczy, to już wiemy o tym, znaczy, regułom. mało tego, on wiedząc o tym, że przegra wybory, będzie doprowadził do eskalacji, która do tychże wyborów nie dopuści. Więc mamy do czynienia. Kosztem życia, radykalnego pogorszenia się sytuacji i bezpieczeństwa w Polsce. Po prostu no, nie będzie na to zwracał uwagi, absolutnie. Zobaczycie Państwo. To mamy teraz, sytuacja Polski w tej chwili jest taka, że mamy wojnę za wschodnią granicą. To jest taka sytuacja, którą będzie grał Jarosław Kaczyński, którą będzie grał Andrzej Duda. Będą starali się wywołać przeświadczenie, że oto najbardziej tutaj kompetentna antyrosyjska władza jest zagrożona. Będą starali się przedstawiać narrację, jakoby Putin grał przeciwko nim. W rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. Nawet pojawiło się na profilu Wincenta Sewerskiego, to jest pułkownik Sokołowski, były oficer wywiadu, jeden z ludzi, którzy naprawdę mają długą kartę w służbie Rzeczypospolitej. Przede wszystkim w tych ostatnich latach o to chodzi, po roku 1990, odznaczany nie tylko przez Polaków, ale też przez sojuszników, i mamy tego człowieka, który pisze, że
Putin wysyła sygnały, bo taki jest wprost komunikat, że byłby gotów na pewne cesje na Ukrainie, gdyby zostawić reżim Kaczyńskiego w Polsce. Taki gra bardzo nieoczywista. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński, zobaczcie Państwo, oskarżył Rosję 1 kwietnia 2022 roku o zaplanowanie i przeprowadzenie zamachu. Oskarżył Rosję wprost, że jakaś władza wysoka na Kremlu, nie w imieniu Putina, dokonała zamachu na najwyższych w Polsce rangą przedstawicieli, w tym prezydenta. I uwaga, nie nastąpiło żadne wydalenie ambasadora Rosji. Czyli kompletnie niekonsekwentne działanie. To znaczy, jeżeli Jarosław Kaczyński wierzy w to, co mówi, że mamy do czynienia z sąsiadem, który stosuje zbrodnicze metody i atakuje nasze władze, no to go wydalamy i zrywamy stosunki dyplomatyczne. Nic takiego nie nastąpiło. Wygląda tak, jak gdyby Jarosław Kaczyński przekazał pocztą pantoflową: chłopaki, nie denerwujcie się, my tu mamy jakieś własne sprawy, nie bierzcie do siebie tego, co my gadamy. Notabene taki sposób w latach 30. z reżimem Józefa Piłsudskiego rozmawiali przedstawiciele Adolfa Hitlera, sam Hitler i uwaga też Ernest Röhm, którzy przekonywali polskich dyplomatów, w tym na przykład Aleksandra Ładosia, dosyć człowieka świetnie znanego z akcji później, kiedy pracował jako dyplomata w Szwajcarii w czasie wojny i zorganizował słynną akcję wydawania paszportów tych z południowej Ameryki Polakom żydowskiego pochodzenia, żeby mogli uciekać z okupowanej Polski. I tenże Ładoś usłyszał właśnie: nie wierzcie w to, co my mówimy, jest tam rok 31, jak dojdziemy do władzy, to my się dogadamy, bo widzimy, że tutaj wy jesteście porządni faszyści, tego typu teksty chodzą, że Polacy, Niemcy, dwa narody panów się dogadają, więc tutaj nie ma tego, więc po prostu wybaczcie nam, że na użytek wewnętrzny... Retoryka musi być taka, musi być taka. Taki komunikat jest... Taki przekaz. Tak, są notatki, ten przekaz się zachował w notatkach dyplomatycznych. Wygląda, że Jarosław Kaczyński po prostu nadaje do centrali, że droga centrala w Moskwie. Musicie zrozumieć, że na obecnym etapie rewolucji niestety jesteśmy w... Ja muszę tak mówić. Tak, tak ja muszę tak mówić. Tak. Ale no, nikogo nie wydalamy, jest ten. Dodam drugą rzecz. Ogłosili, że wydalili 45 dyplomatów w marcu 2022 roku. Nie ma żadnego dowodu, że wydalili chociażby jednego dyplomata. Nie ma żadnego dowodu. Wręcz przeciwnie, nasze wiewiórki wtedy w kwietniu i w maju 2022 roku podawały informacje, że liczba posiłków cały czas zamawianych na zewnątrz przez ambasadę się nie zmienia. Mamy też do czynienia z historią, która się teraz ujawnia, że to nie PiS zrezygnował i wprowadził sankcje na rzecz Rosji gazowe i naftowe, tylko uwaga, to, drodzy Państwo, to Rosja zrezygnowała z dostaw gazu do Polski, to Rosja wstrzymała dostawy ropy naftowej do Polski, ale uwaga, nadal kwitnie. Nadal. Handel gazem. Tak, tak, tym słynnym gazem po prostu tego. Nadal jesteśmy, to jest prawie miliard po prostu obrotu, nadal jesteśmy największym nabywcą. Widocznie tam, gdzie Rosja potrzebuje, tam Jarek Kaczyński ma nadal obowiązek kupować. Ja przypomnę, że jeszcze teraz, kiedy się wprowadziły te wszystkie obostrzenia, rosyjskie firmy i białoruskie transportowe bez przeszkód funkcjonują w polskich, na polskich terytoriach. Ja już powiem bardzo brutalnie, drodzy Państwo, nie chodzi nawet o to, żeby jakieś regulacje prawne, bo oni mogą mówić, że mogą, nie mogą. Jeżeli ktoś chce kogoś wyrzucić, jakąś firmę z obcego kraju, typu Białoruś, typu Rosja, to wystarczy chcieć i urzędnicy po prostu są w stanie zamienić życie takiej firmy w takie piekło, wykorzystując prawo, które obowiązuje, że ona nie jest w stanie funkcjonować. Widocznie nie ma takiej zgody, a być może jest nawet wręcz zalecenie, aby tego nie robić, bo przecież czasami jest tak, że ludzie starają się odgadnąć życzenia władzy i po prostu próbować robić pewne rzeczy na własną rękę. W tym wypadku jest ewidentnie przykaz
aby takie przykazanie, aby rosyjskim i białoruskim firmom transportowym pozwolić w Polsce Są działać. działania tylko pozorowane. Są działania tylko pozorowane, żeby pokazać opinii publicznej, że coś robią. Za tym nic nie idzie. Przypomnijmy, że została w Polsce wykryta grupa dywersyjna, której członkowie zostali zatrzymani. Byli to agenci białoruskiego i rosyjskiego wywiadu. Nie został wezwany ambasador rosyjski do polskiego MSZ-u. Nawet wtedy, kiedy wleciała do Polski rakieta z betonową głowicą, imitującą głowicę nuklearną, po to, żeby sprawdzić polskie systemy zabezpieczeń. Domyślcie się Państwo, jak to wypadło, skoro znaleźliśmy tą rakietę po 4 miesiącach i to przypadkiem znalazła jakoś pani na koniu. No, to jest, przepraszam, jak to mówię, klasyk. Wylądowała 10 kilometrów od bardzo ważnego ośrodka natowskiego. 10 kilometrów. Tak. Przecież doskonale, przecież to są pociski manewrujące. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że przez cały lot tego pocisku manewrującego ci, którzy go wystrzelili, mają nad nim kontrolę. Szanowni Państwo, no mają nad nim kontrolę. To są pociski manewrujące. Ten pocisk leci na takiej wysokości i w ten sposób jest kierowany, że to nie jest, że on ma trajektorię lotu, to tak jak powiedzmy, jak dawniej, nie wiem, jak V2, by Państwo powiedzieli, że on już później nie jest kierowany. On jest cały czas pod kontrolą. I okazuje się, że wylądował, że uderzył 10 kilometrów od bardzo ważnej infrastruktury bazy natowskiej. Szanowni Państwo, i co zrobił Błaszczak? Błaszczak po uzgodnieniu z Kaczyńskim mówi nie szukać. To jest Bo to właśnie. będzie miało wizerunkowo tragiczne To konsekwencje. To jest to, co jeszcze mówi dodajmy, Janek. że chodziło o grudzień 2022 roku, gdzie Jarosław Kaczyński początkowo ogłosił, że Polska nie przyjmuje patriotów, tylko sugeruje Niemcom, aby wysłać je Ukrainie. To znaczy, że w ogóle Polska w grudniu 2022 roku dysponuje tylko i wyłącznie dwoma rakietami, dwoma zestawami. Bateriami dwoma, tak. Tak, rakiet Patriot, które to stanowią mniej więcej 1/8 tego, co my potrzebujemy, żeby zabezpieczyć w sposób podstawowy Tak swoje. naprawdę chroniły lotnisko wiaszące amerykańskie, że tak powiem, no, kontyngent wojskowy, no tak. Znaczy nie, no, oni akurat mają swoje własne do obrony swoich wojsk, natomiast to co tam polskie chroniły, no to już tam mniejsza z tym. Natomiast to są po prostu fizyczną niemożliwością jest zrobienie z tych dwóch baterii faktycznej ochrony polskiego nieba. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i Antoni Macierewicz zawiedli na całej linii, będą kiedyś za to ponosić odpowiedzialność, dlatego że w 2015 roku zostali zostawieni z wiedzą, że polski przemysł wojskowy, polscy analitycy szacują, że w ciągu od 2015 roku, w ciągu 7-8 lat może dojść do wojny polsko-rosyjskiej. Taka była wiedza w 2015 roku i zostawiono bardzo zaawansowany proces wyboru dostawcy tarczy antyrakietowej, który to proces został zatrzymany przez Antoniego Macierewicza. On nie tylko zatrzymał Caracalę, on wstrzymał instalację tarczy antyrakietowej w Polsce, czyniąc Polskę podatną na szantaż, dlatego że dziś nie jesteśmy w stanie się obronić. Mało tego, nawet to spowolnienie, gdyby później na przykład skorzystano z ofert, bo była taka oferta konsorcjum europejskiego z Francją, gdzieś tam z francuskimi firmami wiodącymi, mniejsza już tam o konkrety nazw firm, ta oferta przewidywała, że Polska dostanie baterie przejściowe. Dostanie po prostu 16 baterii przejściowych, które będą chroniły Polskę wzdłuż granicy z Białorusią i Rosją. I tego też nie skorzystano, nie spróbowano zniwelować. Tak naprawdę oni doprowadzili do sytuacji, w której jeżeli dojdzie do wybuchu konfliktu zbrojnego, to na polskie miasta będą spadać rosyjskie rakiety. I to jest to, do czego doprowadził Jarosław Kaczyński,
Andrzej Duda, Antoni Macierewicz i jego następcy. Mamy do czynienia po prostu z gigantycznym skandalem. To jest trochę na tej zasadzie, na drodzy Państwo, ja przypomnę, że to jest władza, która Zbigniew Ziobro postawił zarzut Jakubowi Karnowskiemu. Znaczy mówię, że to nie Ziobro, ale prokuratura mu podległa. On ma tam funkcje kontrolne, może po na przykład lekturze materiałów w internecie może podjąć decyzję o nadzorze i skończyć w klasę. Więc tam w pewnym momencie postawiono zarzuty działania na szkodę firmy. Kiedy po iluś latach śledztwa nic się nie potwierdziło, to wycofano tam te zarzuty, ale żeby nie było, że człowieka trzymają pod zarzutami któryś tam rok bez żadnych podstaw, to postawili mu zarzut, że wykupił ubezpieczenie, a ponieważ nie miały miejsca szkody, no to stracił pieniądze na ubezpieczenie. I teraz w ogóle, drodzy Państwo, pierwsza rzecz. No nie spalił się dom, szanowni Państwo, zapłaciliście ale to pieniądze. Poczekaj, Tomek. Pierwsza rzecz jest taka, że facet jest w radzie nadzorczej firmy. Rada nadzorcza nie podejmuje decyzji o zakupie czegokolwiek. Więc to jest taki punkt pierwszy. Ale punkt drugi to jest właśnie to, co ty mówisz, że jak można oskarżyć kogoś o to, że kupił ubezpieczenie. No to jest, drodzy Państwo, w ten sposób. Wykupujemy co roku ubezpieczenie domu, to każdy z nas działa na własną szkodę, no bo jak złodziej nie przyjdzie i nas nie okradnie, no to po prostu składki tracimy. To jest do pewnego stopnia nawet zrozumiała. Ja się śmieję zawsze, drodzy Państwo, jak są takie próby łagodzenia ubezpieczenia na życie. To znaczy, ubezpieczenie na życie polega na tym, że zarabiamy tylko w jednym wypadku, jak kopniemy w kalendarz. To znaczy, wtedy się okazuje, że było to potrzebne i słuszne i te kilkaset złotych, które miesięcznie wydajemy, czujemy tego. No więc, ale ponieważ większość ludzi odczuwa jakiś taki metafizyczny ból, że płaci tam te kilkaset złotych miesięcznie i nie ma z tego żadnego zysku, więc sprytni sprzedawcy powiązali to z jakimś pakietem inwestycyjnym. To, drodzy Państwo, nie ma ze sobą nic wspólnego, bo koszt ubezpieczenia na życie to jest prosta statystyka. No, jakiś określony odsetek ludzi w określonym wieku po prostu wali w kalendarz na skutek wypadków, na skutek nagłych chorób, po prostu z jakiegoś tam powodu. I jeżeli oni chcą zabezpieczyć swoje rodziny, no to siedzi facet, który patrzy z tym statystyką, że będziemy mieli taki a taki procent umów w roku, walnie nam w kalendarz, tu nie ma żadnej matematyki tego, walnie nam w kalendarz tyle a tyle osób statystycznie i to jest, drodzy Państwo, dana, która się potwierdza z dokładnością tam do 90 paru procent. Wiesz, Janku, no chyba, że Jarosław będzie tak robił politykę jak przy COVID-zie, to wtedy ubezpieczenia siadają. Ale nie, ale to jest, w każdym razie wiemy, ile nam umrze osób. W związku z tym, skoro wiemy, ile nam umrze, wiemy, ile wypłacimy odszkodowań i od tego musimy zarobić na tym, więc do tego dorzucamy naszą marżę i to dzielimy i mamy składkę. I koniec, kropka. I ta składka musi być płacona. I ja bym się zawsze modlił, tylko że widzicie Państwo, oni, sprzedawcy, nawet się cieszą, że ludzie mają takie podejście, że chcą koniecznie sprawić, żeby te pieniądze nie były zmarnowane. No jak to? Ja kupuję to ubezpieczenie i chorobka. I co potem? Tak, i przeżyję i tak po prostu stracę kasę. No to im wciskają produkty inwestycyjne, które nie mają nic wspólnego z ubezpieczeniem na życie, ale pomagają złagodzić to przeświadczenie wyrzucania pieniędzy w błoto. Więc teraz prokuratura oskarża menadżera, pali licho, że on nie ma nic wspólnego z zamówieniem tego ubezpieczenia, ale jak trzeba być, skompromitować się? Ja, drodzy Państwo, na przykład w sprawie Tomka, jak przesłuchiwany byłem przez pana prokuratora Pustelnika, ja się strach mi, drodzy Państwo, mówić, bo Wyborcza nazywała go legendą prokuratury. Więc legenda prokuratury postawił zarzuty Tomkowi na podstawie wyjaśnień gangsterów. Tylko postawił Tomkowi zarzut, że oszukał gangstera wspólnie ze słynnym generałem Bieńkiem. I no to ja się pytam, no ja, panie prokuratorze, nie oceniam pańskiego świadka, pan go najlepiej ocenił. No skoro pan go uznał za wiarygodnego, żeby na podstawie jego zeznań postawić zarzut Tomkowi, że wspólnie z generałem Mieczysławem Bieńkiem oszukał jego, a pieniądze wpłynęły na konto pana generała, to dlaczego... Bo oficerami CBA były mi to. Też, to jest druga rzecz, ale no najpierw pan generał. To dlaczego pan generał nie ma zarzutów? I potem bierzemy dwóch funkcjonariuszy byłych CBA, którzy prowadzą biuro detektywistyczne. Oni również razem z Tomkiem oszukali tego biednego gangstera i również pieniądze wpłynęły na nich konta ponad... Oczywiście to jest w cudzysłowie oszukali, tylko takie jest stanowisko prokuratury. Więc ja się pytam, jak to jest możliwe, że pan wybiera z tych zeznań tylko jednego
człowieka i stawia im zarzuty. Jak pan chce to przedstawić przed sądem? Bo ja mówię, że to. Ja to mówię tak obrazowo do pana. Janek, ale najśmieszniejsze, że na moje konto nie wpłynęły żadne pieniądze. Ale to. No właśnie o tym też mówię, ale tamci, którzy mieli być beneficjentami oszustwa, nie mają zarzutów, ty masz zarzuty. Więc ja mu mówię tak, panie. Ja nie. Powiem, panie prokuratorze, ja nie mówię, że nie pretenduję do oceny pańskiego materiału dowodowego. Ja tylko się pytam, jak to jest, że. Pan na przykład, tak mówię porównując, próbuje oskarżyć człowieka na podstawie zeznań świadków o napad na sklep monopolowy. Tylko pan wybiera jednego z trzech, tak naprawdę z czterech, tam, no, jednego z czterech i stawia pan jemu zarzuty, a trzech pozostałych pan ignoruje. To ja mówię jeszcze śmieję się, że wybiera pan jednego z trzech i to jeszcze na dodatek Żyda. I śmieje się z niego. On się naprawdę zdenerwował po tym przesłuchaniu i zwolnił ciebie za kaucją. Natomiast tutaj bez czekania na wynik sądu, bo to jest taka logika. I tutaj jak patrzymy na to, co oni wyczyniają, to się w ogóle nie trzyma żadnej logiki. I ja powiem Tomku, oni już dzisiaj, teraz pytanie jest teraz, co oni zrobią? Jakie to będą prowokacje? Wiemy już o tym, że będą robili wszystko, żeby ludzie nie dojechali na marsz. Będą zatrzymywać, będą ludzi zniechęcać do wyjechania. Pojawiły się też koncepcje, aby sprawdzać, czy na przykład pracownicy spółek Skarbu Państwa nie zamierzają jechać na takie ten, żeby też rozsiewa się informacje, że będą wyciągane konsekwencje wobec tych, którzy pojadą. Czyli mamy już taką klasyczną dyktaturę, w której się mówi, będą że... Będą filmować tak jak bezpieka, będą... analizować twarze, będą robić, kto tam przyszedł. Szanowni Państwo, mamy powtórkę z lat 80. Po prostu w ten sposób będą działać. Kto tam przyszedł, tak. Więc mamy do czynienia, że panowie będą próbowali zastraszać. Tomku, moim zdaniem oni, zobaczymy co się dzieje. Gruchnęła plotka, że na sam marsz polskiej opozycji może przyjechać do Polski były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Nie wiem, czy to jest, czy ta informacja się potwierdzi, natomiast jeżeli się pojawią tam takie tuzy, to będzie miało po prostu reperkusje międzynarodowe, ponieważ reperkusje to może złe słowo, oddźwięk międzynarodowy, to znaczy wszystkie oczy wszystkich krajów demokratycznych pojawią się, czy będą po prostu skierowane na Polskę, dlatego że to jest tak naprawdę... krzyk w obronie demokracji. Zobaczcie Państwo, jak Izraelczycy zmuszają do ustępstw Benjamina Netanyahu. Benjamin Netanyahu jest izraelskim premierem, najdłużej urzędującym w historii tego państwa. I oczywiście mówimy o, no bo wcześniej nie było w ogóle premierów, wcześniej nie było Izraela znanego, więc mówimy po 1948 roku, ale Benjamin Netanyahu ma problem korupcyjny, to znaczy mierzy się z zarzutami korupcyjnymi na dosyć dużą skalę i on uznał, że nie jest w stanie sobie poradzić z tymi zarzutami w sposób inny niż przejmując kontrolę nad sądami, przy czym jak się pochwalił pan minister Jabłoński, korzystali w tym zakresie z polskich doświadczeń. Ja powiem szczerze, że samo to pochwalenie się na miejscu Benjamina Netanyahu rozważyłbym wysłanie jakiegoś Kidonu. Kidon to jest taki specjalny komando śmierci, a oczywiście to jest żart. Natomiast mowa jest po prostu o tym, że no, ładnie ich sypnęli. Natomiast to, co na mnie największe wrażenie zrobiły, to nawet nie to, że w Izraelu, który liczy sobie z 6 razy mniej ludności niż Polska, na ulice największych miast potrafiło wyjść 600-700 tysięcy ludzi. Ale to skandowanie, że tu jest Izrael, a nie Polska w kontekście, drodzy dla nas jest niewesoło. Ale, ale zobaczcie, jaka jest ogromna świadomość tego. W Izraelu jest większa świadomość tego, co oni nam zrobili. Bo, drodzy Państwo, to nie jest tak, że był idealny system demokratyczny i sądy były sprawiedliwe. W ogóle to jest taka wielka tajemnica, o której się nie lubi mówić, że nie ma czegoś takiego jak wymiar sprawiedliwości w żadnym państwie. To jest wymiar utrzymania porządku publicznego. To znaczy, ten wymiar zakłada, że muszą zapadać kary, żeby ludzie się bali, żeby to mogło jakoś funkcjonować. I ten wymiar zakłada, że w demokratycznym państwie prawa pakuje się do więzienia według różnych szacunków między 10 a 20% ludzi niewinnych, albo raczej może nie tyle do więzienia, co skazuje się.
To jest tak zwany kosz utrzymania porządku publicznego. Im system jest lepszy, tym tych złych, skazujących wyroków jest więcej. Jak Państwo oglądacie amerykańskie filmy, tam jest często tak, że prokurator idzie z oskarżonymi nawet na poważne przestępstwa, na daleko idące ugody. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że procesy są cholernie drogie w systemie amerykańskim i lepiejsza jest, tam wychodzą z założenia, że lepsza jest zła ugoda niż dobry proces, bo po pierwsze tego, a po drugie w procesie w amerykańskim systemie decydują przysięgli, a co mimo wszystko jest loterią, o czym się To przekonamy. jest loteria. No i weźmy na przykład słynnego O.J. Simpsona, który dopuścił się zamordowania, który zamordował swoją żonę i jej kochanka, następnie został uniewinniony w procesie karnym, ponieważ aresztujący go policjant był rasistą. I ten fakt pozwolił przysięgom uwierzyć, że rasista, którym on był bezapelacyjnie ciężkim, klinicznym rasistą, że mógł się dopuścić po prostu fałszowania dowodów, żeby O.J.'a Simpsona posłać do klatki. Ale chwilę później O.J. Simpson przeżnął proces cywilny, w którym już nie trzeba było mieć wszystkich, tylko trzeba było mieć większość dowodów za sobą. Prokuratorzy, widząc czasami, bo tam jest tak zwana taka tabelka, kiedy oni widzą, że mają 80% szans na skazanie, na wygranie sprawy, to idą z tym do sądu niezależnie od tego, to jest takie, że oni kroczą za dowodami. Oni się nie zajmują. Jeżeli im czasami intuicja podpowiada, że ich oskarżony ma pecha, bo tak też jest i oni też to wiedzą, to oni w tym momencie są gotowi pójść na przykład na ugodę, że oskarżony na przykład przyzna się do mniejszego kalibru i na przykład zamiast grożących mu 25 lat więzienia dostanie jakiś wyrok typu 5-7 lat, z którego odsiedzi połowę. I tak to sobie wygląda. Były też klimaty takie, ja sam czytałem akta spraw w Stanach Zjednoczonych, że obrona broniła człowieka oskarżonego o zabójstwo linią obrony taką, że doszło do, że kto inny zamordował. I w toku procesu wyszły ekspertyzy balistyczne, że doszło w ogóle do wypadku, w którym nie było żadnych udziału osób trzecich. I o tym, co się stało w tym procesie, wiedzieli już wszyscy. I prokuratura, i z tego. Natomiast no, był proces otwarty. No i z bólem serca uznano, że najlepszym sposobem jest, że oni uznali, obrońcy uznali, że ci przysięgli nie kupią zmiany wersji. Że zmiana wersji z człowieka, który się pojawił, czyli z trzeciego zabójcy, na wypadek, będzie po prostu uznana za kompletnie niewiarygodną i tego klienta im po prostu wpakują do więzienia na 25 lat. Więc po konsultacji z prokuratorem facet poszedł na Do siebie. ugody. Tak, wziął ugodę 7 lat więzienia za wypadek, z którym nie miał nic wspólnego, bo tego. I to są systemy amerykańskie. W Polsce jest tak, drodzy Państwo, że jak Kowalski ma na koncie 5 samochodów, które ukradł i ma wyroki, i ma recydywę, to wystarczy, że mu pod blokiem rąbną auto i on idzie, dostaje zarzuty za to auto, bo wszyscy łącznie z sądem wychodzą z założenia, że nawet jak on tego nie ukradł, to te pięć tych. Poprzednich. Tak, to na pewno nie było wszystko, więc na pewno on Tak. ma jakiś, za które żeśmy go nie dorwali, więc nawet jak mu przypiszemy ten fałszywie, to To i nic się nie tak, stanie, tak. tak, to Bardzo nic dobrze. nie stanie, ponieważ na pewno nie mieliśmy go tego. To jest taki pragmatyzm w drugą stronę, że jak się było przestępcą, to teraz masz za swoje, będziesz dobrywał, żeby nam się po prostu tutaj cyferki Bilans zgadzały. zgadzał. Tak, żeby nam się bilans zgadzał, żebyśmy nie musieli szukać. Państwo zobaczycie tam jest po prostu, tego typu sytuacja jest na porządku dziennym w Polsce, że się po prostu pakuje człowieka, który jest po prostu najbliżej tego systemu, czyli da się go najszybciej zaksięgować, najszybciej da się go podporządkować. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński był już na tej liście albo dyktatura, albo więzienie wcześniej. Nie wiemy kto do końca. Wywiórki Tomka wskazują na Zbigniewa Ziobrę. Doprowadził do tego, że mamy taką, a nie inną sytuację, że
Prezydent Duda Tak, to podpisał to, tak. podpisał. Czy to był jego wybór? Przypuszczam, że biorąc pod uwagę, jak zareagowali Amerykanie, których miał zapewniać o tym, że będzie dobrze, to raczej nie był tak do końca jego. Raczej mam wrażenie, że on liczył na to, że zrobię, zniknie problem, przestaną się tym zajmować, no bo zostało podpisane, zostało zrobione, nie da się rady odkręcić, zostawcie mnie w spokoju. I dziś jest trochę przerażony tym, jak głośny jest werdykt, jak wielka jest reperkusja związana z tym. Szanowni Państwo, dyktatura albo więzienie. To sugeruje tylko jedno, że niestety nasz scenariusz, w którym oddanie władzy poprzedzi rozlew krwi, niestety, którego doprowadzi władza PiS, jest jak najbardziej realny i niestety bardziej realny niż był jeszcze tydzień temu. To znaczy, oni będą musieli próbować i będą próbowali po prostu bezprawnych metod utrzymania władzy i cofną się dopiero pod wpływem wielkich sił ludzkich. Taka jest nasza hipoteza. A teraz, drodzy Państwo, polecam Historię bez cenzury. Polski podbój Szwecji. Sekret bogactwa Kościoła to z kolei materiał Aleksandra Pińskiego, redaktora naczelnego Historii bez cenzury, o tym, skąd się wziął majątek Kościoła. Polski podbój Szwecji to jest coś, co mogło uratować Rzeczpospolitą. Nie tylko w XVII wieku przed potopem szwedzkim, ale przede wszystkim przed rozbiorami, bo rozbiory były naturalną konsekwencją, drodzy Państwo, naturalną konsekwencją potopu szwedzkiego. Oprócz tego w numerze jest szereg tekstów, jest o Czerwonej Orkiestrze, o polskim Żydzie, Leonardzie Treperze, który był szefem tej największej organizacji, Czerwonej Orkiestry szpiegowskiej w czasie II wojny światowej. Jest mój materiał o tym, jak ważny był podział władzy już 1000 lat temu, kiedy biskup Stanisław ze Szczepanowa za opór władzy zapłacił życiem, ale ocalił przyszłe pokolenia Polaków przed rządami absolutyzmem, który tak naprawdę zawsze się źle kończył dla mieszkańców, dla poddanych. Tomku, coś chcesz jeszcze powiedzieć panom? Czeka w tej chwili jak na szpilkach Wąsik z Kamińskim, bo nie wie, czy w Trybunale Kulinarnym dogadali się, ponieważ dowiemy się już pewnie po tym, kiedy Państwo obejrzą ten program, co zadecydował Trybunał Kulinarny w sprawie ułaskawień. I najciekawszym jest to, że oni dalej nie wiedzą, jak będzie. Czyli jak widzicie, nie jesteście fachowcami, bo żeście sobie do końca tego jeszcze nie zrobili. Nie wiecie, co zrobią sędziowie, mimo tego, że to jest, że mieliście tyle czasu, a spowodował wam to Jarosław Kaczyński, bo Jarosław Kaczyński was tak długo trzymał i grillował. No, tylko tyle. Nie ma takiej opcji. Jest znacznie gorzej, bo to, co powiedział pan Jarosław Kaczyński, nawet jak zejdzie potrzeba, to sfałszują wybory. Taka wchodzi pogłoska. Ale ja myślę, że to będzie niepotrzebne z uwagi na to, że Kaczyński prowadzi stan wyjątkowy. To ten rząd i niejaki Andrzej Duda nie mają racji bytu. To jest koniec. Koniec tego dziadostwa, łamania prawa, nagminnie łamią prawo. No ale cóż, są jak takie bezpańskie pieski, które latają i myślą, że mogą wszystko. Nie. Proszę Państwa, cały świat się śmieje. Nawet z tego się śmieje Ameryka. Już nie wspomnę o Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów rozpala emocje nie tylko w Polsce, gdzie, przepraszam, nie wiedzieć czemu. Opozycja nazywa tę komisję i tę ustawę Lex Tusk. No to dość znamienne, że to sama opozycja tak twierdzi o tej komisji, ale tymczasem sprawa przenosi się już do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej. No i dzisiaj właśnie z naszym przedstawicielem, polskim przedstawicielem w Parlamencie Europejskim będziemy rozmawiali. Patryk Jaki, europoseł suwerennej Polski, EKR. Bardzo serdecznie witam pana w naszych programach. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry O, państwu. słyszymy się świetnie. Panie pośle, panie ministrze, posłuchajmy chwilę bardzo ważnego pana komisarza, który się postanowił wypowiedzieć w tej kwestii. Wyrażamy szczególne zaniepokojenie sytuacją w Polsce, gdzie powstaje nowa komisja.
ze specjalnymi uprawnieniami. Będzie mogła ona pozbawić poszczególnych osób prawa wyborczego czy zakazać im pełnienia funkcji publicznych. Komisja Europejska będzie ten temat szczegółowo monitorować. Panie pośle, panie ministrze, no posłuchaliśmy pana Reindersa. Dzisiaj ma być podobno debata na temat tego prawa, tej komisji do spraw rosyjskich wpływów. To znaczy tak, no, precyzyjnie ujmując, będzie dzisiaj wniosek złożony o to, żeby taka debata się odbyła, natomiast no, nie mam żadnej wątpliwości, że ta większość lewicowo-liberalna taki wniosek poprze i bardzo, bardzo prawdopodobne, że dzisiaj taka debata się odbędzie. Dlaczego to budzi takie ogromne emocje, sprawa tej komisji właśnie w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej? Przecież tego typu komisje powołano we Francji. W Polsce, o czym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiali, z powodzeniem działała komisja weryfikacyjna pod pana zresztą kierownictwem. Dlaczego to takie ważne dla komisarzy unijnych? Czyżby szli na pomoc, nie wiem, Donaldowi Tuskowi, osobom, które będą przez tę komisję słuchane? To znaczy tak, to rzeczywiście ta komisja budzi wielkie emocje, ale z powodu oczywistego, mianowicie oni tak naprawdę boją się o siebie, bo bardzo dobrze rozumieją tutaj w Parlamencie Europejskim, że taka komisja powinna powstać nawet bardziej tutaj niż w Polsce, bo gdyby powstała i mogłaby nakładać kary za działalność prorosyjską, to ogromna część tutaj siedzeń w Parlamencie Europejskim zostałaby pusta. I oni bardzo dobrze rozumieją, o co tutaj toczy się gra, dlatego że po ataku na Ukrainę i aneksji Krymu oni dalej robili interesy z Rosją. Ci najważniejsi gracze tutaj w Parlamencie Europejskim sprzedawali im broń, budowali Nord Stream. Ogromna część tutaj polityków była po prostu korumpowana przez Kreml. Przypomnijmy, że na pensji moskiewskiej dalej są były kanclerz Niemiec, premier Austrii, premier Francji, różni ministrowie. Do tego Kreml, jak się okazuje, wpłacał na fundację premier Mecklenburgii. A teraz właśnie wychodzą jeszcze informacje, że po prostu jakieś ogromne pieniądze z Rosji płynęły na ich ulubione organizacje ekologiczne. W związku z tym no tutaj jest cała sieć tych kremlowskich ukrytych agentów i oni bardzo dobrze rozumieją, że jeżeli w Polsce taki manewr się uda, to jest tak, jakby oni nie tylko chronią Tuska, oni po prostu chronią siebie. A może być taka sytuacja, na przykład, teoretycznie mówię, bo pamiętam, relacjonowałem pracę komisji weryfikacyjnej tutaj w Polsce, jeszcze raz powtórzę, pod pana kierownictwem, i pamiętam, że często pojawiał się świadek czy świadkowie, którzy rzucali zupełnie nowe światło na daną sprawę, prawda? Mogłoby się okazać, że ktoś zacząłby w tej komisji sypać, ale sypać szerzej, nie tylko przedstawicieli na przykład polskiego rządu kiedyś, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, ale mogłyby pojawiać się nazwiska na przykład zagranicznych polityków czy polityków unijnych. I z doświadczenia wiem wielu komisji śledczych, weryfikacyjnych, parlamentarnych, że tego typu niespodzianki mogłyby bardzo zdziwić opinię publiczną w Europie, szerzej, nie tylko w Polsce. A to prawda i oni się również tego obawiają, że jacyś urzędnicy na przykład niższego szczebla albo jacyś politycy zaczną sypać i będą się pojawiały pytania o te słynne umorzenia długów Gazpromowi, o to, jak to było z próbami sprzedaży kluczowych polskich firm i infrastruktury krytycznej Rosjanom. Zaczną się pojawiać pytania, jak to było z tym szkoleniem PKW w Moskwie, kto to wymyślił, ile to, czego się tam nauczyli w tej Moskwie, jak wybory się przeprowadza. A tutaj zaczną się pojawiać pytania o tą słynną odprawę dla polskich ambasadorów z Ławrowem, a o pełno dziwacznych notatek, które pojawiały się już w mediach. Problem polega na tym, jakby, że oni się tego ogromnie boją, dlatego że no w Polsce niestety system medialny jest tak skonstruowany, to jest niestety ogromna porażka naszego rządu, że człowiek, który na przykład głosuje na opozycję, on nie ma w ogóle świadomości o tych faktach, o których ja panu mówię. To znaczy, oglądając jakiś TVN
TVN, czy jakiś tam, śledząc media Springera, no po prostu człowiek się nie dowie o tych faktach, których w tej chwili mówią. Mówią wprost przeciwnie. Oni myślą, że to akurat my jesteśmy prorosyjscy. Pomimo że no tak się akurat dziwnie złożyło. Putinowski rząd w historii Polski tak naprawdę może. No właśnie, i Europy też. I trzeba powiedzieć też Europy, który jakby bardzo dobrze to diagnozował. I przecież oni się też boją jakby pytań, oni się też boją tego, że będą się pojawiać, bo ciągle się pojawiają nowe rzeczy. Nie? Ostatnio słyszałem, że w ogóle był plan, żeby Putin zaśpiewał w Zielonej Górze. Myślałem, że to jest żart, ale się okazuje, że nie. Niestety nie. Tak. Myślałem, że to nie. No i wie pan, jakby jak ktoś się ogląda TVN, to się nie dowie takich rzeczy. I oni się boją, że w czasie kampanii wyborczej, jak to zacznie wypływać, no to będzie problem. Oczywiście być może, gdyby ta komisja była skonstruowana dokładnie tak jak komisja weryfikacyjna, no to być może odebrałoby trochę argumentów drugiej stronie. Aczkolwiek ja pamiętam, że histeria, kiedy ta komisja weryfikacyjna moja powstawała, była bardzo podobna. A pamięta pan, poseł, to stwierdzenie, że to jest sąd ludowy? Jak dziś to pamiętam, jak pisały tęgie podobno prawnicze głowy o komisji weryfikacyjnej, mówię, że to taki trybunał ludowy, sąd ludowy i pod pręgierz weźmiecie i będziecie chłopić. Dostać, że tak powiem, panią Hannę Gronkiewicz-Waltz i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, to wstęp do mojego pytania, że komisja zrobiła ogromną pracę, ogromną robotę, ciągle robi. To też warto przypomnieć o tym, mniej się może o tym teraz mówi, ale komisja weryfikacyjna wciąż pracuje, wciąż wydaje postanowienia, ale nagle się okazało, że mnóstwo, większość tych postanowień komisji weryfikacyjnych nie tylko przydało się społeczeństwu, miastu i Polsce, ale przede wszystkim obroniły się przed sądami administracyjnymi, to też chyba warto na to zwrócić uwagę, no, że jakaś kontrola, no nie jakaś, tylko była kontrola sądowa bardzo mocna, przynajmniej komisji weryfikacyjnej. No tak, to jest rzeczywiście paradoks. Tak, ja pamiętam, że nazywano nas sądem ludowym, tak, że to jest komisja tylko pisowska i tak dalej, ale ja pragnę jednak zwrócić uwagę, że w ramach jak pracowaliśmy, to się okazywało, nawet ci przedstawiciele drugiej strony byli zdziwieni. Na przykład kiedy był wzywany były komisarz, który z PiS-u przed komisję, a wtedy chyba prezes Orlenu, jak mnie pamięć nie myli, no to był potraktowany dokładnie tak samo jak wszyscy i za co zresztą zapłacił głową prezesa Orlenu wtedy za czasu naszych rządów. Okay. Wszyscy byli zdziwieni, że komisja pracuje obiektywnie, mimo że rzeczywiście wszyscy nazywali ją wtedy komisją ludową, bo takie miała mieć uprawnienia. Ona spokojnie, myśmy pracowali, wygraliśmy najważniejszy spór o miejsce tej komisji w systemie prawnym, no bo niewiele brakowało, aby tam rzeczywiście pojawił się wniosek, aby w ogóle zablokować tą pracę tej komisji, ale wygraliśmy to w NSA. Dzisiaj się okazuje, że prawomocnie wygrywamy ogromną część spraw, już prawomocnie wygrywamy ogromną część spraw w sądach. Na początku rzeczywiście było tak, że opozycja, to był paradoks, że my chcemy zwracać nieruchomości miastu, a miasto jakby skarży decyzje, które są korzystne dla nich, miasta, ale tak. Dzisiaj już nawet, tak, ale dzisiaj już nawet jak wygraliśmy trochę tych spraw w sądach, to dzisiaj już nawet miasto staje po naszej stronie, widząc, że jakby ich opór taki bezsensowny nie ma znaczenia. Dużo decyzji jest w tej chwili w ogóle podejmowanych jednogłośnie, pomimo że zasiadają przedstawiciele wszystkich stron w ramach komisji. Dlatego no ta komisja po prostu mimo tego, że na początku była dokładnie taka sama histeria, odniosła, myślę, że duży sukces, nie mówiąc już o tym, że ogromna część ludzi dostała pieniądze, odszkodowanie, że duża część nieruchomości została zwrócona, że mała ustawa reprywatyzacyjna została uchwalona, chyba 1/3 w tej chwili nieruchomości na mocy tego jakby jest już bezpieczna. No po prostu, a w ogóle proceder reprywatyzacji zniknął, to znaczy już teraz każdy się boi działać w ten sposób, nie mówiąc o aktach oskarżenia, które znajdują się w sądach, a długo mógłbym mówić. Tak. W związku z tym rzeczywiście początek był podobny, a efekty no dzisiaj każdy widzi. Panie pośle, a ma pan coś, co się w tych 20 stronach tej ustawy, coś, co się panu nie podoba, budzi pana wątpliwości w jakiś sposób, czy coś, co no, budzi pana niepokój? Bo na przykład dla mnie, oczywiście no, komisja weryfikacyjna też jest jednoinstancyjna, na tym polega jakby konstrukcja tego typu organu. No natomiast rzeczywiście taki zapis, że wprost w tej ustawie, ja go zacytuję, że postanowienia komisji są ostateczne. To też budzi, to oczywiste, że są ostateczne, bo jest jednoinstancyjna, no ale ciągle jeszcze można skarżyć dane postanowienie do sądu. Czy
czy tego typu zapisy nie budzą pana obaw? No rzeczywiście, my jako w ogóle środowisko byliśmy zwolennikami tutaj zrobienia raczej komisji śledczej, dlatego tak, że to co się działo w sprawie Rosji, te oczywiste fakty nadają się raczej jako materia prawa karnego niż prawa administracyjnego. No, komisja weryfikacyjna działała na bazie prawa administracyjnego, dlatego że my weryfikowaliśmy decyzje administracyjne. No, tutaj takich praktycznie nie ma. No, w związku z tym, a szczególnie jak mnie już pan pyta, no to nie wiem, czy najszczęśliwszy jest ten zapis mówiący o pozbawianiu funkcji publicznych, tak, bo już wiadomo, że jest wykorzystywany publicznie do odwracania kota ogonem, nie do tego, co powinno być robione. Takich zapisów, które budzą moje wątpliwości, jest tam więcej oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że cała jakby sprawa, nawet gdyby ich nie było, to i tak histeria byłaby podobna. No bo ja to przechodziłem. Znaczy w mojej komisji nie było takich zapisów. Ona weryfikowała decyzję. Jedyne kary, jakie można było nałożyć, to za brak stawiennictwa, które notabene sądy i tak potem ściągały. A mimo to wygraliśmy. To znaczy być może nie trzeba było iść tak daleko, żeby wygrać tą sprawę, ale... Ja dzisiaj przypomniałem na Twitterze jakby kilka artykułów z tamtego okresu i jakby wytnij wklej z tego, co dzieje się dzisiaj. Dlatego wie pan, nawet gdyby tam drobne korekty, nawet gdyby korekty wprowadzić, te, o których dzisiaj rozmawiamy, i tutaj wobec tego, co pan mówi, ja też mam pewne wątpliwości, to no, nie miejmy złudzeń, no histeria byłaby podobna. No. Znaczy też uderzające jest to, że jednak opozycja zgodziła się wtedy, ciągle nawiązuje do komisji weryfikacyjnej, bo wydaje mi się, że to jest dobry punkt odniesienia mimo wszystko. Zdecydowała się na to, że jej członkowie zasiadali w pana komisji. A tutaj opozycja już twierdzi, że nikt nie będzie zasiadał z tej strony obozu politycznego. To też jest dla mnie takie uderzające, taka lekceważenie, jakby nie było organu, który zgodnie z prawem może funkcjonować. No, oczywiście czekamy wciąż na, będzie orzeczenie TK oczywiście w tej sprawie, ale tutaj jest to dla mnie uderzające, że opozycja stosuje taką całkowitą obstrukcję tego organu. Już na wstępie. No tak jak mówię, no opozycja ma się czego bać. To znaczy to jest tak, że ta ich działalność prorosyjska była oczywista, jest dobrze udokumentowana i do tego jeszcze dochodzą ciągle nowe wypływające fakty. To jest oczywiste, co Tusk robił w czasie, kiedy był premierem. Próbował robić dokładnie to samo, co Merkel, a być może nawet w niektórych sprawach wyprzedzać. I oczywiste jest to, bo przecież oni mają badania te same pewnie, co my. I oczywiste jest to, że duża część elektoratu Platformy czy ludzi wahających się po prostu nie ma świadomości tych faktów. I dlatego tak torpedują tą pracę. I dlatego ta komisja jest taka ważna. Panie pośle, dosłownie została nam ostatnia minuta, a pytanie dosyć szerokie. Jak pan ocenia rozmowy suwerennej Polski oczywiście, z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o listy wyborcze? Z tego, co, czy pan uczestniczy w tych naradach, tych decyzjach? No nie ma w tej chwili konkretnej oferty dla nas. Na pewno jest spór wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości, czy no jest jakaś pewna grupa ludzi, która chciałaby w przyszłości zamieniać tą formację czy obóz w takim kierunku takiej prawicy bezobjawowej, czyli takiej, jaka jest większość prawicowych formacji, i wtedy my nie jesteśmy niepotrzebni. Większość prawicowych formacji w Parlamencie Europejskim to są ludzie, którzy uważają, że wojna cywilizacyjna, kulturowa jest już przegrana w Polsce i trzeba się skupić na innych, że prawica, jeżeli ma wygrywać wybory w przyszłości, to powinna się skupić nie na walce tej aksjologicznej, tylko powinna się skoncentrować na sprawach praktycznych. No i jest druga grupa ludzi, która uważa, że nie. No i dla tej drugiej grupy ludzi, no myślę, że my jesteśmy naturalnym partnerem, no bo my tej walki nigdy nie odpuścimy. No i my ciągle czekamy. No i na tym musimy zakończyć. Myślę, że czeka nie tylko środowisko suwerennej Polski, ale dużo, dużo szersze. Niewątpliwie będzie kolejna kara do zapłacenia, ale to nie Kaczyński będzie płacił czy PiS, to obywatele będą płacić, ale obywatele chcieli tego, bo obywatele są czymś takim, jakimś przedmiotem, co można przestawić z jednego konta na drugi koniec. Proszę państwa, jak można nie mieć godności człowieka? Pomimo tego, że PiS pozbawił Polaków praw człowieka, no ale widzę, że Polacy na to zasłużyli. W pełni.
bo to nikogo nie interesuje. Zobaczycie, co się będzie działo w styczniu. Pewne sprawy wymknęły się spod kontroli i niestety na tym kto poniesie konsekwencje? Wiadomo, naród. Ale tylko obywatele trzeciej RP. To nie sięga nigdy obywateli, ludzi żywych II Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent, jedni mówią, że jestem, że mam jasnowidztwo jakieś tam. Nie, nieprawdą to jest. Po prostu znam pana Jarosława Kaczyńskiego, Lecha i wiem, co to za ludzie są. Nie potrzeba wiele mówić, bo wszystko jest jasne. Dzisiaj chciałbym państwu opowiedzieć o tajemnicach rodziny Kaczyńskich. Jarosław i Lech Kaczyńscy uchodzą za taką opozycję antykomunistyczną, która nie miała rodziny umoczonej w utrwalanie władzy ludowej w Polsce po wojnie. Fakty mówią jednak zupełnie co innego. Nie rozwiążemy dzisiaj tej zagadki, ale proszę posłuchać o tym, na co wskazują fakty. Bracia urodzili się w 1949 roku. Po roku małżeństwa Jadwigi Kaczyńskiej urodzonej w 1926 roku i Rajmunda Kaczyńskiego urodzonego w 1921 roku. Rajmund Kaczyński był żołnierzem konspiracji niepodległościowej od 1941 roku, konspiracji akowskiej, na początku jako Związku Walki Czynnej, później jako Armia Krajowa. Podobnie matka braci była sanitariuszką w Armii Krajowej. Dwoje młodych akowców w powojennej Polsce komunistycznej, mówiąc kolokwialnie, miało przerypane. Ale nie rodzice braci Kaczyńskich. W 1950 roku nieoczekiwanie oboje młodzi małżonkowie otrzymują możliwość zamieszkania w 80-metrowym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Takie mieszkania wówczas były na wagę złota, bowiem mieszkania w zrujnowanej Warszawie były tak naprawdę towarem najbardziej deficytowym. W pracach historyków, m.in. Sławomira Cęckiewicza i też wśród biografów Jarosława Kaczyńskiego, ta historia jest bardzo pobieżnie, nikt nie próbuje wyjaśniać, co się wydarzyło. No jest tylko nam jakoś zdawkowo napisane, że wynajmował od rodziny niejakich Kowalskich, a że ceną za ten wynajem miała być jakaś renowacja tego mieszkania. Prawda jest taka, że w latach 50., w szczycie stalinizmu w Polsce, coś takiego jak rynek wynajmu mieszkań w Warszawie nie istniał. Dodatkowo ojciec braci, Rajmund Kaczyński, był pracownikiem Politechniki Warszawskiej, a matka zajmowała się, że tak powiem, wychowaniem bardzo młodego potomstwa, czyli właśnie braci. No i teraz pytanie jest takie, no jakim cudem z tej jednej pensji pracownika naukowego, która wówczas no, nie była wysoka, udawało się wynająć 80-metrowe mieszkanie w Warszawie i jeszcze zarobić na życie? Co takiego, jaki to sekret miała rodzina braci Kaczyńskich, że ta jedna pensja Rajmunda im wystarczała? Ale to jest takie pierwsze pytanie, na które w historii braci Kaczyńskich nie ma bezpośredniej odpowiedzi. Kolejne pytanie pojawia się w roku 1962, gdzie nieoczekiwanie dwóch młodych braci bliźniaków otrzymuje rolę w filmie o dwóch takich, co ukradło księżyc, czyli produkcji superprodukcji filmowej PRL-u. Bodajże chyba to była jeden z pierwszych kolorowych filmów, a na pewno był to jeden z pierwszych superprodukcji dla dzieci i to właśnie jeszcze w kolorze na dodatek kręcone. I znowu, to był 62 rok i nie ma możliwości, żeby tym, którzy dokonywali castingu, umknęło to, że dzieci mają nie dość, że pochodzenie inteligenckie, ponieważ od 1953 roku matka braci pracowała w Instytucie w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Literackim, to jeszcze na dodatek mają pochodzenie akowskie. W
w tamtym czasie takie korzenie były wystarczające do tego, żeby tracić pracę albo wręcz być dyskryminowanym. Dość przypomnieć młodszym widzom, że w tamtych czasach obowiązywały też punkty za pochodzenie na studia i nakazy pracy. Czyli to władza kierowała ludzi z określonym pochodzeniem do określonych zawodów. No i zwyczaj to było tak, że tych, których uważała za wrogów, to dbała o to, żeby nie było im za dobrze. No i właśnie w 1962 roku bracia Kaczyńscy nieoczekiwanie odnajdują się jako gwiazdy superprodukcji kina PRL-u. Czyli ktoś w tym państwie komunistycznym, jakiś dobry duch, ich anioł stróż, postanowił ich uhonorować czymś takim. Ale na tym też nie jest koniec. 4 lata później, gdy bracia Kaczyńscy zdają do klasy maturalnej w znanym warszawskim liceum imienia Joachima Lelewela, okazuje się, że Jarosław Kaczyński, on sam to zresztą ujawnił na początku XXI wieku, nie zdaje z klasy do klasy. Oblewa, uwaga, nie jakiś jeden mało znaczący przewód, ale nie zdaje z polskiego, z angielskiego i z przysposobienia obronnego. Czyli decyzją Rady Pedagogicznej jest przepuszczona do następnej klasy. Co się wówczas dzieje? Ku zaskoczeniu wszystkich, o tym się zresztą dowiedzieliśmy tak naprawdę w 2017 roku, kiedy były pracownik tego liceum napisał, Andrzej Janczewski napisał na swoim blogu na Facebooku, opisał całą sytuację, że wówczas pojawia się Jerzy Kuberski, komunistyczny kurator oświaty, który odzywa się do dyrekcji liceum, informując, że życzy sobie, aby Rada Pedagogiczna zmieniła swoją decyzję i przepuściła Jarosława Kaczyńskiego do następnej klasy. No. Towarzystwo jest wtedy to zszokowane, to jeszcze niektórzy nauczyciele to byli tak zwani nauczyciele starej daty, mamy 66 rok. No, mówią, że dyrektor mówi, że to jednak jest problem, pan kurator mówi, że nie ma żadnego problemu, organizuje Radę Pedagogiczną, przyjeżdża następnego dnia na tą Radę Pedagogiczną, no, domaga się zmiany decyzji grona i przepuszczenia miernego ucznia. Wówczas wśród osób, które walczą z tą decyzją, jest późniejsza senator opozycji Anna Radziwiłł, która atakuje bardzo mocno kuratora Kuberskiego, pytając się go, czy za każdego miernego ucznia, który nie otrzymuje promocji, kurator oświaty się tak ujmuje. Kuberski odjeżdża z niczym. Kuberski, dodajmy, późniejszy członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii, czyli PZPR-u, a także późniejszy minister edukacji. I tenże, co następuje? Tenże Kuberski pomaga jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu, to znaczy zostaje on przeniesiony do innej szkoły i ku zdziwieniu kolegów odnajduje się tam w klasie maturalnej, czyli ten nowe liceum dopuściło do klasy maturalnej, mimo że formalnie oblał z 3 przedmiotów. I teraz pytanie kolejne, takie same, które zadałem już przy mieszkaniu i przy pracy obojga rodziców i przy superprodukcji o dwóch takich całokradłych księżyc. Dlaczego komunistyczny kurator postanowił upomnieć się o to, żeby miernego ucznia, jak to nazwała Anna Radziwiłł, który nie zdał z takich ważnych przedmiotów jak język polski i język angielski, przepuszczono jednak do klasy maturalnej. Na tym oczywiście nie jest koniec przypadków w czasach komunizmu, które dotykały Jarosława Kaczyńskiego, jego rodziny. Jak pamiętamy, 13 grudnia 1981 roku Jarosław Kaczyński, mimo że jako brat bliźniak oczywiście był troszeczkę mniej znaczącą figurą w Solidarności, ale jednak był wyraźnie kojarzony z opozycją, nieoczekiwanie nie został internowany. Mało tego, kiedy pojawił się na przesłuchaniu w Służbie Bezpieczeństwa, to odmówił podpisania lojalki i no, również to nie wpłynęło na to, że został internowany. Dlaczego? Prawdopodobnie to jest oczywiście, jak mówi Grzegorz Braun, moja hipoteza badawcza. Anioł Stróż, który wcześniej pomagał Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego bratu, załatwił to, że Jarosław Kaczyński, jako ten słabszy brat w tym sensie, że cieszący się większym, że tak powiem, większą opieką ze strony matki, pozostający z nią w silnym związku, otrzymał, że tak powiem, bilet na wolność, to znaczy, że
komunistyczne władze nie postanowiły go internować i izolować, no mimo że oczywiście był działaczem opozycyjnym. Kropką nad i dziwnych, tajemniczych powiązań jest historia, która ujrzała światło dzienne w 2016 roku, kiedy nieoczekiwanie dla wszystkich pojawiła się informacja o śmierci generała Michała Janiszewskiego. Generał Michał Janiszewski był jednym z twórców stanu wojennego. Był też bardzo zaufaną osobą generała Wojciecha Jaruzelskiego. Otóż w 2006 roku, kiedy były pierwszy rząd PiSu i Instytut Pamięci Narodowej kierował sprawę przeciwko twórcom stanu wojennego do sądu, to uznano, to nie wiedzieć czemu, pracownicy IPN-u uznali, że generał Michał Janiszewski nie żyje i dlatego go nie oskarżyli. Wszyscy inni, łącznie z Czesławem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim, musieli usiąść na ławie oskarżonych. Generał Michał Janiszewski nie. Co to ma wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim? Ano to, że jego sekretarka wieloletnia, najbardziej zaufana osoba przez lata Jarosława Kaczyńskiego, Barbara Skrzypek, była wcześniej sekretarką generała Michała Janiszewskiego. Czy mamy tutaj do czynienia naprawdę z przypadkiem, że za rządów PiS generał Michał Janiszewski został uznany za zmarłego i dlatego nie można go było sądzić? Pozwolę sobie twierdzić, że nie. I tu przytoczę jeszcze książkę Sławomira Cęckiewicza, czyli jednego z historyków dobrej zmiany, który, pisząc historię długiego ramienia Moskwy, jak określał służby, że tak powiem, drugi zarząd i w ogóle służby wojskowe komunistyczne, udało mu się, pisząc tą książkę, nie wymienić nazwiska generała Janiszewskiego ani razu. Dla mnie nie jest to przypadek. Dla mnie jest to pokazanie, że obecność Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce, a także jego skłonność do utrzymywania w obiegu publicznym osób skompromitowanych w czasach PRL-u, tak służbą w komunistycznej partii, jak i również tajną współpracą ze służbami bezpieczeństwa, ponieważ Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, dla którego fakt, iż jego jakiś współpracownik był zarejestrowany jako TTW, nie ma większego znaczenia, pod warunkiem oczywiście, że lojalnie wykonuje polecenia partii, czyli PiSu i jego osobiście, tutaj jest jedno i to samo. I moim zdaniem korzenie tych wszystkich decyzji są właśnie w historii rodziny Kaczyńskiej. Ale tak powiem o dwóch braciach Świejkowskich. Jeden zamordował, bo podpisał wyrok kary śmierci na rotmistrza Pileckiego. Była 75. rocznica. Plują wam w twarz, a wy mówicie, że deszcz pada. No, widocznie pada. Skoro macie uszy zalepione już nie woskiem, a zalane lakiem, tego nie słyszycie, nie chcecie tego przyjąć do wiadomości. Natomiast co was interesuje? Ano, moim zdaniem to teraz 800+. Tylko że to nie rząd wam daje, to my wam dajemy. Ja wstydziłbym się brać takie pieniądze za sprzedaż Polski. Wy jesteście winni temu, co się dzieje w Polsce. No niestety, nie rząd, bo rząd was przekupił i dobrze się stało. Ale poczekajmy, jak was będą wyrzucać z mieszkań, będą zabierać samochody, majątki, zgodnie z prawem. Bo ten układ, powiedzmy, tak go nazwijmy, wchodzi od 1 stycznia w życie. No wiadomo, teraz się zbliżają wybory, to trzeba troszeczkę tych głupich goi pogłaskać, a później goi załatwimy. I to się dzieje. Prawda, panie Kaczyński? Wiesz, Jarek, musimy się spotkać kiedyś i porozmawiamy o większych szczegółach. Nie będę ujawniał innych spraw co do ciebie, bo i po co? To jest nieważne. My wiemy, bo sam powiedziałeś, my już tej władzy wam nigdy nie oddamy. Dobrze, że ten trybunał powstanie, bo trzeba tam posadzić również kogo? Wszystkich ministrów PiSu. I nie tylko. Z PSL-u, z SLD, co niektórych też i z Platformy.
Ja tu jestem osobą neutralną i zapewniam was, że wiem, co mówię. Wiem. Wy tylko tego nie chcecie przyjąć za dobrą monetę. Wy tego nie chcecie uznać, że to się już wydarzyło. Stuletni Henry Kissinger wypowiedział się w tym temacie, żeby jak najszybciej odsunąć Prawo i Sprawiedliwość, bo to bije już nie tylko w Polaków, ale w demokrację. Niestety, taka jest prawda. Wy nadal liście tyłki tym za granicy wschodniej, bo tylko to wam pozostało dzisiaj. Do niczego innego się nie nadajecie, absolutnie. Proszę państwa, Trybunał Stanu to musi być dla całego PiS-u. I to już nie ulega żadnej wątpliwości. Oj, coś się włącza. Panie Jacku, da pan, bo przecież pan nie da rady. Co pan zrobił? Włączony internet był, przepraszam. A, przepraszam państwa. No, zdarza się i tak, jak to zazwyczaj bywa. Proszę państwa, powstanie partia, wiecie już o tym na pewno, bo powstanie partia ukraińska, która wejdzie do polskiego Sejmu. No proszę bardzo. Ja tylko klaszczę i się śmieję z waszej głupoty, goje. Żeście ten kraj sprzedali. Prezydent zrobił tyle, czego jeszcze w historii państwa polskiego nie było. Nie było. Ja będę nadal pracował nad tymi sprawami. Druga RP będzie startowała w wyborach i zobaczymy, bo chcę wam powiedzieć, o co chodzi. Czyli powiedziałem, że z Platformą zróbmy koalicję. Mówicie, że nie, idziemy sami. Pamiętajcie, że bierzecie odpowiedzialność na siebie. Tak suwereni, nie tylko suwereni, bo wszyscy. Nie ma innej możliwości, jak tylko wygranie drugiej RP, a porażka dla PiS-u. Tak, ale powiedziałem wcześniej, że prowadzą stan wyjątkowy i wszystko na to wskazuje. No, z tymi partiami ukraińskimi to jest tragedia. Proszę państwa, utrzymywanie dzieci ukraińskich w szkołach, fundowanie im obiadów i wszelkiego rodzaju ulgi dostają, to dzieci polskie za to płacą dzieciom ukraińskim. No, ale głupi goj zasługuje tylko na to, bo wy mienicie się Słowianami, mienicie się Polakami, tylko że nie znacie żadnej historii, ale to żadnej. I za to płacicie. I zapłacicie jeszcze większą karę. Bo to, co się wydarzyło i co się wydarzy jeszcze, to ja wiem. Ale to będzie dla was niespodzianka. Żebyście się nie zdążyli zabezpieczyć, bo po co nam się zabezpieczać? Jesteście najbardziej mądrymi ludźmi na świecie. Czyli ja rozumiem, że wy wszystko wiecie. Rozumiem, że się na to zgodziliście. No dobrze, jak się zgodziliście, to okej. W każdym razie cieszy mnie tylko to, że suwereni, posiadacze dowodów suwerena, dlaczego dziś nie hejtujecie ich? Bo co? Bo od 1 września nie będzie już PSL-i w trzeciej RP? Wy żeście tego nie zrobili, to zrobił prezydent. Tak, proszę państwa. Bo prezydent kocha swój naród. Ale nie kocham goi, poddanych, niewolników. Porozmawiamy o przerażonym Andrzeju Dudzie. Nasz, można powiedzieć, no, nie chcę używać słowa prezydent, bo już wyjaśniliśmy sobie, że to jest sprawa bardzo dyskusyjna, więc powinniśmy sobie, tak nazwijmy pana Andrzeja bardzo precyzyjnie, aktualnie pełniący obowiązki prezydenta, a co do tego, czy słusznie zajmujący to stanowisko, to się będzie musiał po wyborach wypowiedzieć niezależna i prawdziwa Izba Sądu Najwyższego. Do tej pory tego nie zrobiła.
Wiemy, że pan Andrzej się denerwował przypominaniem tego, natomiast takie są konsekwencje działania. Amerykanie, którzy gwarantowali Andrzejowi Dudzie względny spokój po zmianie władzy, bardzo się zdenerwowali z powodu podpisania tego dokumentu, który nie ma sobie równych w historii Polski. To jest po prostu zamach na demokrację, to jest po prostu przejście takiej czerwonej demarkacyjnej linii, która oddziela po prostu jeszcze jakieś, powiedzmy sobie, łudy demokratyczne od dyktatury. To znaczy, to jest krok w stronę dyktatury. Ta komisja, której celem jest kompromitowanie opozycji, której celem jest niedopuszczanie do tego, aby opozycja mogła obejmować stanowiska, to jest przekroczenie wszelkich granic. Nawet człowiek bardzo ostrożny w słowach, profesor Antoni Dudek, powiedział, że dla niego to już jest przekroczenie granic i dla niego się zaczyna teraz kroczenie Jarosława Kaczyńskiego w stronę dyktatury. To jest naprawdę, drodzy Państwo, to już jest koniec żartów. Natomiast Andrzej Duda się przeraził reakcją. Jemu się wydawało, że jemu się to jakoś, że on się jakoś prześliznie, że ten temat jakoś tam sobie przejdzie i nie będzie z tego więcej jakiś. No, po prostu wydarzyło się raz i się skończy. Tymczasem najpierw oświadczenie wydał amerykański Departament Stanu. Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polskie władze nowych przepisów, które mogą być niewłaściwie użyte do ingerowania w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Dalej. Parlament Europejski organizuje specjalną sesję w tej sprawie. To już nie są żarty. To już mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS zaraz będzie musiał się zmierzyć z bardzo poważnymi reperkusjami swoich działań na arenie międzynarodowej. Gigantyczne pieniądze, to jest, trzeba to podkreślić, i są zastrzeżenia w sprawie Lex. To są rzeczy, które mogą naprawdę zmienić postrzeganie Polski. To jest, może być wstęp do nałożenia na Polskę sankcji. Tu nie ma żartów. Debata w Parlamencie Europejskim została zorganizowana w trybie pilnym. To są, bo rządzą nami, to już nazywamy jeszcze po imieniu, rządzą nami przestępcy, to znaczy rządzą nami ludzie, którzy po prostu w biały dzień informują nas, że będą sobie po prostu wycierać konstytucję, będą sobie bezprawnie podejmować działania mające na celu zdyskredytowanie opozycji, zdyskredytowanie opozycyjnych polityków, również opozycyjnych dziennikarzy, ponieważ my wiemy, że oprócz polityków wśród osób wzywanych mają być adwokaci, mają być dziennikarze, mają być zwalniani z tajemnicy adwokackiej, mają być zwalniani z tajemnicy dziennikarskiej. Czyli mamy do czynienia, i to wszystko jest podszyte terrorem, to znaczy jeżeli się nie stawisz, to skoro masz konto w Polsce, to ci zajmiemy pieniądze na twoim koncie w trybie błyskawicznym na poczet grzywien. Grzywna, drodzy państwo, za niestawiennictwo przed tą komisją to może być nawet 50 tysięcy złotych. To są koszmarne pieniądze, to jest koszmarny terror, kompletne bezprawie. No, w każdym razie im się wydawało, że steroryzują Polaków, a są zszokowani, a sam Andrzej Duda jest przerażony. A przy okazji chcielibyśmy przeprosić, a to znaczy ja to przepraszam, bo to Tomek jest po prostu już niereformowalny, ma te swoje lata, ale chciałem przeprosić pana Andrzeja Dudę, bo on się strasznie zdenerwował, bo Tomek mówił o dmuchaniu potworów przez pana Andrzeja Dudę. Panie Andrzeju, chodziło tylko i wyłącznie o gumowe kraby. Nie było żadnych innych podtekstów tej wypowiedzi. Jeżeli ktoś to zrozumiał opacznie, to ja przepraszam w imieniu swoim i Tomka. Teraz jedziemy, Tomku.
Czego się boi pan Andrzej? Dobrze, dobrze, że nie powiedziałeś, że nie było żadnych innych potworów, którzy by się zagalopował. Całe szczęście. Dobrze, no to tak. To rzeczywiście tak. No. Tak, panie prezydencie, no lubi pan te kraby pompować, to niech pan popompuje sobie. Także pan rzeczywiście, pan prezydent był przekonany, że pan prezydent... Pan Andrzej Duda, to lepiej brzmi tak, niż pan prezydent. Ale Janku później bardziej boli, jak już się okazuje, że nie jest. Ale dobrze, będę mówił pan Andrzej Duda, a tak to wiesz, przyzwyczajasz. Wiesz, ja jestem stary fachowiec, przyzwyczajasz i wtedy łatwiej przychodzi. Nie, nagle bum, to jest lepsze. Ale dobrze, mogę jak... Nie, okej, okay, dobrze. Może, szanowni państwo, może być, Tomku, może być, jeżeli może mówisz, być pan doktor, chodzi, też, Tomku, może być jeżeli pan mówisz, doktor... Że bardziej... Jeżeli Duda, będzie bardziej bolało. Później nagle się okaże, że już nie jest doktor, wiesz, także to też jest miłe. Ale słuchaj, jeżeli mówisz, że bardziej będzie bolało w ten sposób, jedź panem prezydentem. No pomyśl sobie, jeszcze wczoraj był prezydent, a już później nie. No to jest strasznie nieprzyjemne. No i w związku z tym, dobrze, no pan Andrzej Duda. Nie, no pan prezydent, jak słuchaj, ustalił. Pan prezydent, dobrze dodaję, pan prezydent Andrzej Duda był już w takiej lekkiej euforii. Wszyscy uważali, że jego zasługą, znaczy on tak sądził, że jego zasługą jest ta rewelacyjny stosunek Polaków do Ukraińców, że Polacy tak przyjęli Ukraińców, że pan prezydent jednak inaczej postępuje niż rząd PiS-u. Pan prezydent jest asertywny, pan prezydent na przykład nie wyrzucił generałów wtedy, kiedy Błaszczak no, zachował się tragicznie. Widzieli, że nie wyrzucił generałów, tylko generałów obronił. No pan prezydent również obronił TVN. Amerykanie to zobaczyli. Biden zapomniał, prezydent Biden zapomniał, że pan prezydent nie był uprzejmy zgodzić się z wyborem Amerykanów i był chyba jako ostatni, czy przedostatni, że jednak powiedział trudno, gratuluję, prezydent Biden może być, prawda? Biden jest politykiem, przyjechał w Polsce, traktował świetnie pana prezydenta, później go przyjął w Stanach i pan prezydent Duda sądził, że teraz już może wszystko i tak będzie zawsze. Ale wyszedł i chciał nam wszystkich osłodzić tą, że tak powiem, bo to już była beczka dziegciu, naprawdę. To nie była, tutaj nie było, że odrobina dziegciu do beczki miodu. Nie, 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 to była beczka dziegciu, to co zrobił, tego nie zrozumiał. W ogóle bez miodu. I powiedział, no, takie rzeczy, które są maksymalnie konsekwentne, to znaczy zdaję sobie sprawę, że ta ustawa może być ułomna i wysyłają do Trybunału Kulinarnego, ale ją podpisuje. No to panie prezydencie, doktor prawa i pan zdaje sobie sprawę, że coś jest ułomne i pan to podpisuje. To mówią ci ludzie, którzy pana kształcili. Pan doskonale wie. I ci ludzie się nie boją, absolutnie. Nie macie tego efektu mrożącego. Ci ludzie... Jak pan widzi, wypowiadają się bardzo głośno. Doskonale pan wie, jakie wrażenie zrobiło to, co powiedział pan profesor Strzembosz. Rzeczywiście autorytet. Bardzo spokojnie, człowiek niezwykle wyważony, no, powiedział już tak, że no, panie prezydencie, ja nie wiem jak pan, ale jakby o mnie tak mówił jakiś człowiek, który jest dla mnie autorytetem, nie chcę tutaj publicznie deklarować, żebym się bardzo źle poczuł. Bardzo bym się źle poczuł. No i tutaj, jak pan widzi, cała prasa światowa nagle... Mogę to przypomnijmy, o co chodzi. Adam Strzembosz, profesor Adam Strzembosz powiedział, że prezydent strzelił opozycji w plecy. Tak. Dodał do tego, że konstytucja została potraktowana jak szmata. To jest, dodał oczywiście o tym, że nawet porównał całą sprawę do znanej sobie z życia okupacji, więc to trudno mówić o tym, że ktoś mówi w sposób nieuprawniony, mówiąc o tym, że w taki sposób jak prezydent potraktował opozycję, to hitlerowcy nie traktowali swoich wrogów. To naprawdę... Nie, to chodziło o to, że podziemie nawet jak szło, to nie strzelało w plec, tylko strzelało. Także to tak to. No słabe dla pana prezydenta, bardzo słabe. Pan prezydent w ogóle
spodziewał się, że on to odrzuci od siebie tą piłkę, umyje ręce i dalej będzie takim tutaj autorytetem, będzie tak bardzo poważnie mówił. On nie był już od dawna, natomiast teraz to się po prostu skompromitował. Panu prezydentowi się trochę cofnęło, pan prezydent był zjadliwy, bo nie wiadomo, sądzono, że pan prezydent odciął się od Kaczyńskiego, że już w jakiś sposób znaczy, że, nie potrzebuje Kaczyńskiego. On nie, bo chodziło o to, znaczy to, co proponował Kaczyński w 2017 roku, ten gwałt na konstytucji przy Sądzie Najwyższym, to jest nic, to jest pikuś w porównaniu do tego, co oni teraz uchwalili. Tak. Po prostu to jest ustawa, która jest takim ustawą po prostu żywcem wyjętą z państw dyktatorskich. Mam kolegę lekarza, który do mnie napisał, drodzy państwo, bo to jest człowiek, który ogląda międzynarodowe media, powiedział tak, Janek, słyszę amerykańską telewizję, porównali nas do Korei Północnej i Białorusi, bo uwaga, wszędzie indziej to nawet kandydat za krat może kandydować. I dodali jako komentarz, że czegoś takiego to nawet Donald Trump by nie wymyślił. Tutaj trochę niedoszacowują, bo Donald Trump, to jest właśnie, drodzy państwo, jak naprawdę wygląda dobrze napisana konstytucja i świetna praktyka prawa. To znaczy nawet jak się trafia wypadek przy pracy w demokracji taki jak Donald Trump, to on jest troszeczkę w tym systemie amerykańskim, to był trochę tak jak małpa w klatce. To znaczy on się tam rzucał od ściany do ściany, próbował coś zrobić, tu szarpnąć, tam szarpnąć. Piękną sprawą była, drodzy państwo, historia, dlaczego on nie mógł dostać zarzutu tak zwanego, tam jest bardzo poważny zarzut, on jest na wiele lat grozi pozbawienia wolności, to jest zarzut przeszkadzania wymiarowi sprawiedliwości. I teraz uwaga, Donald Trump nie mógł dostać tego zarzutu tylko z jednego powodu, po prostu wszystkich tych, których prosił o przeszkadzanie, wszyscy jego podwładni, wszyscy go centralnie zlali. Po prostu żaden z nich nie wykonał jego polecenia, żeby przeszkadzać wymiarowi sprawiedliwości. On przychodził i mówił, zwolnijcie tego, bo on chce prowadzić śledztwo w mojej sprawie. I ci nic, po prostu nic, po prostu. Tak działa, to było piękne oglądać, jak działa zdrowa demokracja w praktyce. To znaczy, to jest odwrotnie od tego, co się dzieje w Polsce, gdzie Jarosław Kaczyński jest po prostu totalnie bezkarny, że Ziobro sobie kpi. Wiecie państwo, ja jestem dziennikarzem, to jest, mam 26 lat, to jest, tak zaczynałem jako 18-latek, a nawet pewnie jakby dobrze popatrzeć, to nawet jeszcze trochę wcześniej, bo jestem przed 18 rokiem, jak ja publikowałem w periodykach szafowych, jeżeli chodzi o pisanie. I też mi płacono za to, w związku z tym to też nie była działalność charytatywna. I w każdym razie tam jest, jako mając takie doświadczenie, drodzy państwo, ja jestem zszokowany, że nikt nie dociska, tak mając tego Ziobrę na widelcu, że mając tych wszystkich kolesi, którzy przychodzą. Teraz jest pięknie, przychodzi do pana Piaseckiego pan Müller i dostaje po prostu pytania, ale o co chodzi z rzecznikiem Morawieckim, rzecznik dostaje pytania, ale co chodzi z Mateuszem Morawieckim i z jego działalnością dla Akronu przy kupowaniu azotu w Tarnu w 2012 roku. Czy on też będzie odpowiadał przed tą komisją? Czy będzie się tłumaczył też z tego, że jako prezes WBK nie tylko wspierał zakup przez azotów, ale również doradzał, drodzy państwo, jako doradca prywatyzacyjny sprzedaż PKP Cargo przyjacielowi Władimira Putina. No i tutaj pan Müller dostaje jakiegoś amoku, zaczyna grozić Piaseckiemu, natomiast to są takie proste pytania. No i teraz, jak gdyby w Polsce zadawano te proste pytania rzecznikowi, na przykład Zbigniewowi Ziobrze. Jak to jest możliwe, że Jarosław Kaczyński, śledztwo w sprawie Jarosława Kaczyńskiego nie było podejmowane przez 30 dni? Że on sobie tam, to zawiadomienie sobie tak leżało. Dlaczego oni ich po prostu nie dociskali? Dlaczego nikt nie miał odwagi, żeby zadać pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu na konferencji prasowej wprost? Jak pan, człowiek o orientacji homoseksualnej, może szczuć na LGBT? Po prostu. Tak, po prostu, tak. Tak, po prostu, proste pytanie.
I przecież Jarosław Kaczyński by po prostu się spalił, po prostu nie wiem, Sto wymyślał. razy by się zastanowił, zanim by atakował ludzi Tak, dlatego że i dręczył innych to byłby ludzi. koniec, to byłby koniec. Zwróćcie uwagę, że państwo, że oni już się mocno ograniczyli, bo zauważyli, że to, że, bo my dosyć konsekwentnie mówiliśmy, ilekroć pan Jarosław Kaczyński będzie wyskakiwał z czymś takim, tylekroć będzie ten temat wracał. I to zadziałało. Oni zauważyli, że tego typu działania ich bolą. Na tym właśnie polega rola mediów, że dotykają się rzeczy, które są bardzo, ale to bardzo niewygodne. Powiem szczerze, media nie zdały tego egzaminu i tu rację ma Tomasz Lis. Oczywiście możemy się zastanawiać i potem możemy sobie potem zrobić, zobaczyć się, w czyje piersi się będziemy bili, bo pewnie nikomu się nie będzie chciało bić we własne. Kto jest odpowiedzialny za to, że kiedy doszło do godziny próby, to dziennikarze zdezerterowali, bo to można powiedzieć gremialnie, że ponad 90% dziennikarzy nie walczyło i ta diagnoza Lisa ze słynnego tekstu Czwarta pseudowładza, że jeżeli odzyskamy demokrację, to nie dzięki medium, ale pomimo po prostu mediów. Media nawet nie to, że przeszły na stronę wroga, chociaż to też miało miejsce, ale przede wszystkim dały się zastraszyć. Ludzie po prostu przestali poruszać pewne tematy. Jest dla mnie też niezrozumiałe, że mając taką, a nie inną sytuację, po prostu w mediach taką, a nie inną sytuację, nie dochodzi do jakiegoś porozumienia ponad podziałami, tak jak już mówiłem, bo my się tu już nie bijemy na zasadzie, to jest trochę tak jak w tym wierszyku na straganie, to znaczy jeżeli my się po prostu nie ogarniemy, jeżeli nie odprowadzimy dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego do więzienia, dlatego że, drodzy Państwo, tu nie ma takiego gadania, że tego Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda to są dzisiaj przestępcy, którzy próbują siłą utrzymać władzę. Nazywanie tego w jakikolwiek sposób inny, patrzenie tak jak na przykład przeczytałem tekst Grzegorza Sroczyńskiego, w którym on mówi, że to jest jakiś taki fajny sposób, że PO kontra PiS, że w ten sposób Jarosław Kaczyński pozbywa się tutaj tych, no, bo robi większą polaryzację i pozbywa się tych takich małych partyjek typu PSL i Hołownia, no litości, ja mogę zapytać... Dlaczego ma nie być Hołowni i PSL-u? No, nie, Tomku, to nie o to chodzi. No, jak tego typu tekst można w ogóle puszczać w tej chwili gazeta, która portal, który ma mówić tego? No dochodzi do, po prostu w biały dzień dochodzi do ataku na... instytucje prawa, na instytucje demokracji i przepraszam, wpuszcza się kolesia, który pisze rzeczy bagatelizujące tą sprawę, który zaczyna mówić językiem kolanki z Rzeczpospolitej. No, polityka to nie jest taka, tutaj się nie liczą noty za styl. W sytuacji... Ja zafigurowana ludzie, to nie jest, nie, to jest... absolutnie. Nie, bo to jest, drodzy Państwo, to co jest pocieszające w tym wszystkim, to jest to, że mimo wszystko większość ludzi zareagowała prawidłowo. Nawet widać było szok nawet po Ziemkiewiczu, który się co prawda ograniczał do podawania Jerzego Kwaśniewskiego z Ordo Iuris, który jeździł po tym, ale to jest o tyle ciekawe, że Kwaśniewski z Ordo Iuris to się po prostu zorientował, że zaraz, że to idzie troszeczkę w innym kierunku, to znaczy... nad czymś takim to nikt nie jest w stanie zapanować, bo to jeżeli można jechać w ten sposób, jeżeli można sobie uchwalać ustawę, która de facto jest, bo to jest dokładnie to samo, gdyby oni w tej chwili ustawili, że od przyszłego tygodnia wykonujemy w Polsce karę śmierci i uwaga, robimy to w trybie doraźnym, ale uwaga, skazany na karę śmierci może się odwołać do sądu administracyjnego i to mniej więcej, oczywiście wszyscy powiedzą, nie no to bzdura, przecież kary śmierci nie ma w konstytucji, jest zakazana, no dobrze, ale to, co zrobili, to, co oni zrobili w tej komisji, to również... My większość parlamentarną dzięki Mejrze i Kukizowi możemy to ogłosić. Koniec. Ale tak, ale chodzi o, ale Tomku, to chodzi o to, że wszystko, co oni zrobili i uchwalili, jest dokładnie tak samo niezgodne z konstytucją, jak kara śmierci.
dokładnie to się niczym nie różni. Andrzej Duda, gadający o tym, że ja to przekazałem Trybunałowi Konstytucyjnemu, to jest dokładnie tak, jakby się Duda podpisuje, ale się obawiam. To jest tak, jakby Duda się podpisał pod ustawą wprowadzającą karę śmierci. Jako doktor prawa powiedział, no to chyba coś tu jest na rzeczy, że to jest trochę niekonstytucyjne, ale ja to podpiszę a państwo już pracujcie, już tam wydawajcie. Żeby nie wstrzymywał biegu, żeby mnie przeszkadzał. Żeby nie przeszkadzać, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj paru kolesi jednak trafiło na szafot, bo to jest bardzo potrzebne. To się cieszy w ogóle dużym zainteresowaniem społeczeństwa. No chyba, że pani, która bierze narkotyki, no to nie, to ta pani... To pani nie musi. Czy pedofil i który się pogodził z rodziną, no to ci to nie. To Tych był łaskawił. To, co teraz oni odwalili, ich tylko chyba zdziwiło to, że ktoś się świat oburzył na to. To jest też trochę tak, jak powiem tak, ze wszystkich wyroków, które mi próbowano ustawiać w zarządów PiS-u, to najbardziej mnie, rozrzewniła sprawa z Cezarem Gmyzem, gdzie wybrali sprawę po drodze państwo, no prawda jest taka, że ja nikogo specjalnie nie interesuję na świecie w takim sensie, drodzy państwo, natomiast oni znaleźli sposób, żeby sprawa ewentualnych wyroków zaczęła kogokolwiek interesować. Po prostu ze wszystkich głupich spraw, a ta sprawa wynikła z tej jednej rzeczy, że się Gmyz zawziął, że on mnie skaże i po prostu poszedł i wybrał po prostu ubite pole, to powiem państwu, że gdyby w Polsce dochodziło do skazania za krytykę wrzucania plakatów Żydzi, to jest po prostu tak absurdalna sprawa, że ja do dzisiaj się zastanawiam, jak pani sędzia Joanna Dryl, bo będę ją przypominał, ten jej wyrok po prostu, drodzy państwo, dopóty ona będzie jeszcze funkcjonować w jakimś sposób w wymiarze sprawiedliwości, mam nadzieję, że to długo nie potrwa, to ja to będę jednak przypominał, bo skazanie kogoś na ograniczenie wolności za to, że zwrócił uwagę drugiej osobie, że kolportowanie tego plakatu rani ludzi, za to, że pani sędzia Joanna Dryl nie zareagowała, kiedy Cezary Gmyz zwymyślał świadka Tomka Szwajgierta od synów gnit, Polaka żydowskiego pochodzenia, za zeznania o tym, że on jest pokrzywdzony w tej sprawie, że on się czuje obrażony. I pani sędzia Joanna Dryl, zapamiętajcie, drodzy państwo, to nazwisko, ona sobie odwala po prostu numer polegający na tym, że w ogóle nie dostrzega tego, że Gmyz złamał prawo, że dokonał po prostu publikowania zeznań świadka publicznie, że tak naprawdę zagroził, tak naprawdę być może unieważnił w ogóle cały proces, no bo po prostu napaść na świadka w czasie procesu, ujawnienie jego zeznań w sytuacji, kiedy proces jest niejawny i próba zaatakowania go, poniżenia go, przestraszenia też wszystkich, no może Tomka to trudno przestraszyć, ale przestraszenia wszystkich następnych ludzi, którzy mogliby się pojawić na tej sali, że to będzie oznaczało po prostu hejt ze strony Gmyza. Ale brak reakcji sądu. Wyobraźcie sobie państwo jeszcze raz. Proces o plakat Żydzi wszy. Proces, w którym Cezary Gmyz uważa, że ma prawo wrzucać tego typu plakaty i nikt nie ma, i on jeszcze nie pisze, on nie napisał, wrzucając ten plakat, drodzy państwo, zobaczcie, jakie to jest głupie i podłe, co wrzuca tutaj polityk Platformy. Jakie to podobne do tego, co zrobił tak, pan. Tak, że zobaczcie, jakie to jest... To mi się kojarzy. Tak, to jest, zobaczcie, jakie to jest niesłuszne, zobaczcie tego. On po prostu wrzuca i pisze, napisał sobie z dedykacją, napisał to na kilkadziesiąt razy więcej osób. Dlaczego to jest ważne w świetle tego, co wyczynia Andrzej Duda? Dlatego, że to jest ten sam brak wyobraźni. To samo przekonanie, że oni mogą wszystko. Tak, dlatego, że to jest... Że my się już musimy na wszystko zgodzić. Tak, To jest oni tak ustalili i tak już będzie po wsze czasy, nie tak, stracą władzy. Że oni mogą sobie teraz wzywać, bo teraz jest, że oni sobie mogą wezwać każdą osobę, że mogą tej osobie powiedzieć, że jak się nie stawia, to jej zabieramy 50 tysięcy złotych z konta.
To jest, drodzy Państwo, no, prawda jest taka, że no, wiadomo, że to się wcześniej czy później się wszystko wyrówna. Tylko kto ma pieniądze, żeby przeżyć coś takiego, jak mu po prostu wjadą i będą mu zabierali pieniądze? Drodzy Państwo, własność czyni wolność. Zarówno ja, jak i Tomek jesteśmy przez nich prześwietlani kompletnie nielegalnie, gdzie głównym zarzutem i głównym tym celem, który jest dawany prokuratorom i funkcjonariuszom służb, jest w jaki sposób nas uderzyć, żeby uniemożliwić nam funkcjonowanie, żeby uderzyć nas finansowo w taki sposób, abyśmy nie byli w stanie prowadzić tej działalności, abyśmy musieli się przed nimi ukorzyć. By zastraszyć ludzi związanych w ogóle z nami, to jest to. Ludzi, z którymi rozmawiamy, funkcjonujemy. Ale tylko, że my to opowiadamy nie po to, bo między innymi dzięki Państwu, my jesteśmy, powiedzmy sobie, silni też Państwa wsparciem, ale tu chodzi o coś takiego, że oni w ten sam sposób podchodzą do każdych osób. I ta komisja to jest taki gremialny sposób zastraszania, taki walec, który miał nas wszystkich przejechać. Zamiast tego, drodzy Państwo, ta komisja po prostu... Jarosław Kaczyński do spółki z Andrzejem Dudą wystąpili jako agitatorzy za frekwencją na marszu. Już, uwaga, już dzięki nim jest Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. A to jeszcze, drodzy Państwo, jest 4, bo to jest, kiedy emitujemy, to już będzie, drodzy Państwo, chociaż i tak już jest środa. Drodzy Państwo, jak wiadomo... Rzeczywiście tutaj tą decyzją, będę konsekwentny, pan prezydent Duda spowodował coś, czego się nie udawało wcześniej żadnemu politykowi, bo zawsze istniała grupa niezdecydowanych, ta duża. Znacznie zmniejszył tą grupę niezdecydowanych. Ludzie, którzy na ogół uważali, że od nich nic nie zależy, że niech sobie wybory robią inni, oni chcą sobie żyć, bo te wybory naprawdę oni nie będą uczestniczyć w tym wszystkim. Teraz będą uczestniczyć. Teraz się wkurzą i zagłosują negatywnie. Zagłosują na nie. Czyli po prostu przeciwko PiS-owi. Pan prezydent naprawdę jest tutaj, trzeba przyznać, rzeczywiście przebił szklany sufit, bo był w Polsce szklany sufit i to z reguły było około 30% nawet ludzi, którzy po prostu ich to nie interesowało i nie można ich było w żaden sposób przekonać, żeby poszli na wybory. Czy żeby w jakiś sposób zaangażowali się tą działalność społeczną czy polityczną, a ci ludzie po prostu, Polacy są, Duda nie zrozumiał, że Polacy to oportuniści. I tutaj rzeczywiście trafił świetnie. I tak jak patrzymy wszyscy Państwo, na pewno też widzicie, no są ludzie, którzy kiedyś, mówiąc brzydko, mieli wszystko delikatnie mówiąc w nosie, żyli sobie spokojnie i powiedzieli, dobra, wybory to beze mnie, dajcie spokój, ja sobie żyję, pracuję, funkcjonuję, zobaczę jak będzie, a co mnie to obchodzi. Ale teraz tak jak Kiepski, tak być to nie będzie. I tak się dzieje. Dlatego dolewają oliwy do ognia, tą swoją butą. Zobaczcie Państwo, wystąpienie Bochenka. Czy zobaczcie Państwo wystąpienie Millera? No wychodzi Miller w TVN-ie i straszy Piaseckiego tym, no niech Pan powie dalej. Rzecznika rządu. Tak. Dziennikarza straszy oczywiście. I czy wychodzi, Szanowni Państwo, Bochenek, ja sobie myślę, jak ci nie wstyd, młody człowieku, manipulujesz tak, że Donald Tusk dopominał się komisji, to wy żeście podłapali tą piłeczkę, żeście zrobili komisję. Powiedz prawdę. Wiesz, rzeczywiście, ja naprawdę będę optował za tym, że ludzie, którzy mówią do takiej ilości audytorium, do tylu ludzi, powinni odpowiadać karnie za manipulację i kłamstwo. Tak jak na przykład. Nie wolno w ten sposób manipulować ludźmi i kłamać. Nie wolno. Bo później tłamsisz innych ludzi, nie dasz im odpowiadać. Dla was obrazoburstwem jest pewnego rodzaju pytanie Jarosława Kaczyńskiego, a sami tym ludziom wmawiacie i mówicie ewidentną, ale też ewidentną nieprawdę. Za to powinniście odpowiadać. Tak, zobaczcie. I możesz mnie podać do sądu, tak jak Goebbels odpowiadał za propagandę,
wy powinniście odpowiadać tak samo za propagandę, bo propaganda się jest pustoszeniem. To nie jest propaganda, to u nich to jest po prostu zwyczajne kłamstwa. Weźmy na przykład Pereirę. Pereira chodzi, opowiada, wrzuca, o patrzcie, w 2008 roku Donald Tusk nie chciał tarczy antyrakietowej. Puszczają jego wypowiedź, w której on mówi, że nie dla tarczy antyrakietowej. Na czym dowcip polega, drodzy Państwo? Otóż w 2008 roku Amerykanie chcieli, aby Polska stała się, uwaga, częścią amerykańskiej tarczy antyrakietowej, żeby blokowała, która miała blokować rakiety wystrzeliwane na przykład z Iranu albo Korei Północnej. Czyli Polska miała po prostu stać się takim gwoździem, na którym wiszą umocowania systemu obronnego broniącego Stany Zjednoczone. I Donald Tusk grzecznie pytał, no owszem, możemy sobie porozmawiać na ten temat, ale co w zamian? Oni o tym mówią, że no patrzcie, Tusk nie chciał tarczy antyrakietowej. Nie mówią o tym, że to nie jest polska tarcza antyrakietowa, tylko to była być tarcza antyrakietowa chroniąca, uwaga, tylko i wyłącznie ludzi w Ameryce, obywateli amerykańskich. I takich rzeczy oni robią bardzo dużo. Im się wydaje, że oni są bardzo dowcipni. Im się wydaje, że tego w swojej takiej dużej masie większość ludzi nie ogarnie. Ale Tomku, ja mam też wrażenie, że oni obudzili trochę ludzi, że to już jest, do ludzi zaczyna docierać to, że ta historia, w której pozwalamy PiS-owi robić kolejną tego typu rzecz, może się po prostu skończyć wyrzuceniem Polski z Unii Europejskiej, może się skończyć, znaczy się dla Jarosława Kaczyńskiego byłoby to idealne, bo Jarosław chce stąd wyjść, tylko nie ma jak, ponieważ 90% Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Natomiast to będzie wyglądało zupełnie inaczej, panie Jarosławie. To będzie wyglądało w ten sposób, że to wy wylecicie, dlatego że do Polaków zaczyna w tej chwili powoli docierać, co wy tak naprawdę zaczynacie robić. Tak. I to jest, Tomku, to jest ta główna zaleta z tego, co oni zrobili. Czyli na pewno zwróćcie Państwo uwagę, nie pozwolą Wam więcej na te kłamstwa i na te manipulacje. Już drugi dzień trwa ten serial w TVN-ie dotyczący Obajtka i tego dealu, tego oszustwa, złodziejstwa dotyczącego Lotosu i Orlenu, połączenia. Tutaj cała ta umowa jest tak skonstruowana, że ta umowa jest już dokumentem, który no, jest gotowym aktem oskarżenia. I wy, szanowni państwo, widzicie już, my to wszystko widzimy, to już jest artykułowane. Została rzeczywiście już zbita ta szyba. Wcześniej, kiedy bano się mówić już wyraźnie, czyli dokładnie, tak, tak, nie, nie. To, co robi Obajtek i to, co zrobił Obajtek, to jest przestępstwo. To jest działanie na szkodę wszystkich obywateli, bo to są strategiczne spółki Skarbu Państwa. Nie tylko dlatego, że to są strategiczne spółki Skarbu Państwa, to dlatego, że to po prostu jest majątek Skarbu Państwa. PiS w tej chwili próbuje się uwłaszczać. Problem PiS-u polega na tym, że to są miernoty, cudamen do kupy, które kupiły władzę, obiecując bardziej sprawiedliwy podział tego, co zostało wypracowane. Przez parę lat to dzielenie się tym, co było wypracowane przez poprzednie ekipy, no, przez Polaków też, ale tego, no, zadziałało do momentu, w którym to wszystko się po prostu nie rozdało. W tej chwili po prostu gospodarka leży. Ja może przypomnę, bo to ważne, żeby też wiedzieć, że w ciągu tych 8 lat poziom inwestycji w Polsce spadł. Zamiast wzrosnąć do 25%, jak obiecywał Morawiecki w 2016 roku, to spadł ten poziom z ponad, z prawie 21%, to była wtedy średnia Unii Europejskiej, to spadło na poziom, uwaga, nieco ponad 16%. To oznacza, że Polska ma fatalne perspektywy. Dzisiaj Jarosław Kaczyński tak naprawdę walczy tylko i wyłącznie dla siebie o to, żeby umrzeć jako dyktator Polski. Cały projekt pisowski poniósł po prostu jedno wielkie, gigantyczne fiasko.
I to, z czym teraz tak naprawdę mamy do czynienia, to jest pytanie takie, czy Jarosław Kaczyński, bo to, że on już wie, że nie utrzyma tej władzy w sposób normalny, to już widać, on już do niego dotarło. I teraz jest pytanie, jak sobie Polacy po prostu poradzą z próbą obrony wprowadzenia dyktatury w Polsce. Ja uważam, Tomku, że Polacy sobie poradzą dobrze. To znaczy... Ja jestem przekonany, że znajdą się w PiS-ie ludzie, którzy zrozumieją, że trzeba po prostu dogadać się z opozycją, że jeżeli już nastroje są tak bardzo, ta polaryzacja doszła do takiego stopnia i te nastroje są już, społeczeństwo jest tak nagrzane, mówiąc po prostu, ktoś musi to uspokoić i po prostu pokażą Kaczyńskiemu w końcu, że Kaczyński już nie zobowiązany. I tak będzie. Zobaczcie Państwo, to już będzie niedługo, bo ci ludzie będą jednak chcieli uniknąć rozlewu krwi, do którego dąży Kaczyński. Kaczyński dąży do rozlewu. Czy Kaczyńskiemu się wydaje, że tak, doprowadzając do rozruchów, tak, wygra... Utrzyma siłą władzę i że jeszcze, że ta władza się na bagnetach utrzyma przez jakiś czas. Na pewno do jego śmierci, mu się tak wydaje, nie utrzymać. I dlatego to się poważnym uderzeniem jest to, oni nie sądzili, że opinia międzynarodowa tak zareaguje na tej rzeczy. Tak szybko. Oni myśleli, że to będzie takie przepychanie się, gadanie tutaj. Oni będą robili swoje. I to tym są przerażeni. Oni zrozumieli, że ewentualnie tutaj na pewno gdyby władza została przejęta w sposób, nie chcę mówić już, ale taki jak powiedzmy już siłowy, to z pewnością te państwa i cała Europa poprze opozycję, a nie Kaczyńskiego. I nie, bo ich uważają już za ludzi, którzy bezprawnie funkcjonują jako juntę. Już oni zaczęli, tak. Oni już są juntą. To jest, drodzy Państwo, to jest dobra rzecz. To znaczy tak, oni obudzili, zmobilizowali opinię międzynarodową, to jest raz, dwa, zmobilizowali Polaków. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją taką, w której większość ludzi zaczyna być już w Polsce zmęczona Jarosławem Kaczyńskim. To już długo nie potrwa. To jest raptem, drodzy Państwo, 4, maks 5 miesięcy. Ja uważam, że nie dojadą do wyborów. Ja uważam, że będziemy mieli jakieś przesilenie dużo prędzej, ponieważ Kaczyński i reszta tej grupy przestępczej będzie robiła błędy, oni będą chcieli mieć rozstrzygnięcie już teraz, od razu, a to rozstrzygnięcie to jest rozstrzygnięcie siłowe. I to rozstrzygnięcie siłowe ich skończy. I miejmy nadzieję... Pójdą w kierunku rozstrzygnięcia siłowego, zobaczcie Państwo, a rozstrzygnięcie siłowe ich skończy. To jest to, co kiedyś mówiłem, że ktoś mu przyniesie na drzwiach tego Janka Wiśniewskiego. Ktoś mu przyniesie i tu... I to będzie odpowiednik, tak, na Żoliborz. I to będzie już koniec tego wszystkiego. Mam nadzieję, że znajdą się odpowiedzialni ludzie, którzy odsuną go od władzy. Po prostu bezkrwawo powiedzą mu, nie będziemy wykonywać tych poleceń, bo te polecenia są niemoralne, niezgodne z prawem i nie będziemy już tego robić. I sądzę, że jest bardzo blisko do tego. Szanowni Państwo, mamy już podsumowanie. Andrzej Duda przerażony. Polacy się budzą, jest to naprawdę bardzo optymistyczne, a wszystko, czego potrzebujemy teraz zobaczyć, to 500 000 ludzi minimum w Warszawie 4 czerwca na ulicach mówiących po prostu, przynajmniej tak delikatnie, precz z Kaczorem dyktatorem. Ja myślę, że będą bardziej dosadne. Nie damy się pokłócić o religię, nie damy się pokłócić o kwestię aborcji. Musimy odsunąć PiS od władzy. Tak, resztę a potem możemy dyskutować. W normalnych demokratycznych, kulturalnych realiach będziemy dyskutować i będziemy żyli zgodnie, normalnie, jak do tej pory żyliśmy. Szanowni Państwo, jeżeli materiał się Wam podobał, prosimy o subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze Państwa z nami nie ma, a pewnie większość z Was już jest, i udostępnianie go jak najszerzej.
Zapraszamy też na portal wieści24.pl, czyli portal, na którym, drodzy Państwo, jest lista ponad 1000 afer pisowskich. Drodzy Państwo, ponad 1000 jest już ich. Zapraszamy nie tylko do czytania, ale też do udostępniania jak najszerzej. W tym numerze historii bez cenzury. Polski podbój Szwecji, jak Zygmunt III Waza wyprawiał się na Sztokholm. Dlaczego to się nie powiodło? No, ktoś nie chciał dać pieniędzy. Niestety ówczesna elita polska w swoim zdacznym odsetku nie rozumiała tego, jak ważne jest najechać Szwedów, zanim będą chcieli, będą w stanie najechać nas. Zygmunt III Waza, on to rozumiał. Oprócz tego, drodzy Państwo, w tym numerze szereg świetnych materiałów o tym, na przykład, jak mamy o tajnym planie cesarza Austrii, który w 1515 roku snuł plany rozbioru Polski. Mamy też, drodzy Państwo, o nazistowskich agentach Mossadu, o tym, że słynny komandos Otto Skorzenny umierał jako agent Izraela. Jest też o tym, że Rosjanie od setek lat, uwaga, uciekają z kraju. Mamy tutaj, drodzy Państwo, też historię dyrygenta Czerwonej Orkiestry. Chodzi o Leopolda Treppera, człowieka, który właśnie zarządzał tą słynną Czerwoną Orkiestrą. Jest też, drodzy Państwo, o wielkiej ucieczce z PRL-u Pawła Monata. Świetny tekst Marcina Tyca. Szanowni Państwo, historia bez cenzury. Polecam. Tomku, ty pewnie będziesz chciał jeszcze jakieś trzy słowa do ojca. Tak, Janku, ja tutaj znowu do tych dyletantów. Sam wiesz, już dzisiaj, jak wiesz, już śmiałeś się wczoraj, o tym. Wczoraj, drodzy Państwo, siedziałem z Sylwestrem Latkowskim i żeśmy machaliśmy do plecaczków, po prostu sobie na kawie siedzieliśmy, a państwo chodziło wokół nas z plecaczkami i za nasze ciężko zarobione pieniądze, od których płacimy podatki, po prostu robili nam nagrania. Robiliście siebie idiotów, no po prostu. No. Robiliście. Tak, także wiem, że teraz znowu grzebiesz, szukasz w tych naszych biednych aktach osobowych, tam wiem, że moje między innymi pogromadzili sobie, tak powiem, koledzy wojskowi, pozdrawiam serdecznie, tak, i co? I łyso? Wszystko się zgadza, to co mówiłem? No. U Janka też się zgadza, głupio teraz? A ja nic nie mówiłem. A Żaryn co teraz powie? Wyjdzie, Żaryn powinien wyjść, być teraz hał, hał, hał po prostu, tak. No i tylko tyle. Szanowni Państwo. To jeszcze nie koniec. Nie, to słuchaj, Tomku, to, że oni siedzą i cały czas szukają, drodzy Państwo, Wunderwaffe, które mają, które nas ma wykończyć, to jest nawet, powiem Państwu, dosyć zabawne. Znaczy oni cały czas się uważają, że znajdą coś lub znajdą kogoś, kto. Powiem tak, im się wydaje, drodzy Państwo, że gdzieś w przepastnych, no to szczególnie jest taki hop Jarosław, pan Kaczyński ma, że istnieje jakaś tajemna skrzyneczka. W skrzyneczce jest tajemny skrypt, który po prostu po otwarciu, wyjęciu go z tego pudełeczka, przeczytaniu, nagle my staniemy na baczność i powiemy jeźmaszter. Tak. I zaczniemy, drodzy Państwo, wykonywać polecenia Jarosława. Panie Jarosławie, proszę nie iść tą drogą. Tak, proszę się obudzić. Nawet niech Pan się obudzi. Niech pan się obudzi. Tak, jak nawet coś znajdziecie, to i tak nic z tego nie będzie wynikało. Po prostu. Nawet się mądrzejsi od tego nie staniecie. No. Jesteście gorzej jak niewolnicy. Musicie się naprawdę ogarnąć. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, jeżeli chcecie coś osiągnąć. Prawo i Sprawiedliwość, jak sami zauważyliście, i to jest przykre, co wam powiem, dostaję tysiące telefonów z całego świata. Wiecie jakich? Jadą po społeczeństwie polskim ci Polacy, którzy są za granicą,
jak na jakiejś siwej, starej, zdechłej kobyle. I wy sobie na to pozwalacie, żeby w Polsce ktoś taki rządził jak PiS. To są przecież zbrodniarze. Zobaczcie, jak oni, co oni zrobili z tą fałszywą konstytucją Kwaśniewskiego. Oni się nie liczą z nikim i z niczym, a wy im dajcie jeszcze oklaski. No, gratuluję wam za waszą mądrość, kulturę i wielkie wykształcenie ponoć macie. A mi się wydaje, że nie wiem, za masło dostaliście to wykształcenie. Zobaczcie, od Dudy cała rada doradcza wybitnych postaci odwróciła się. Wszyscy się odwrócili. Teraz Unia Europejska również, Stany Zjednoczone również i cała Europa. My nie możemy pozwolić na to, aby PiS robił to, co robi. No to jest makabra, to jest coś niesamowitego, to jest, ja nie wiem, co to jest, to barbarzyństwo. Ale Jarosław Kaczyński doskonale wie, co robi, bo miał dobrych wujków, którzy go dobrze wykształcili. Dwóch braci Świejkowskich. Zobaczymy, co to będzie dalej, no ale w każdym razie chcę wam powiedzieć, że na tym ogólnym marszu 4 czerwca proszę, abyście przybyli, musimy pokazać, że nie zgadzamy się z tak łamaniem prawa. Już nie chodzi o pogwałcenie praw człowieka, waszych praw, konstytucyjnych. Nawet rezolucja ONZ-owska mówi i w ONZ-cie się mówi, że prawa w Polsce nie było, nie ma i nie będzie. Bo tutaj każdy ha na swój strój. I to jest prawda, drodzy państwo. Wy mówicie, że Potocki taki, owaki czy siaki. Ale to, co zrobił Potocki, to nikt z was i nigdy Potockiemu do pięt nie dorośnie. Potocki objawia prawdę od pierwszego filmu, od 2015 roku. Wszystko się zrealizowało i będzie się realizowało. Wrzesień, październik, w czerwcu jeszcze będą pewne wydarzenia, ale wy jesteście alfą i omegą, to na pewno wiecie, jakie przygody was czekają w czerwcu. No, musicie się zabezpieczać. Bo nasi suwereni są zabezpieczeni bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to jest sukces mój, prezydenta drugiej RP, który kocha naród polski, swój naród polski, suwerenów, tylko suwerenów. A ci ta reszta, nie wiem kim jest. Przybłędy? Trudno powiedzieć. Przestępstwo za przestępstwem. Jak można było nadawać Ukraińcom PESEL-e? Panie Kaczyński, brak słów. Chciałbym, żeby pan dożył tego dnia, gdzie pana postawią przed Trybunałem. Żeby pan odpowiedział na setki pytań. Dlaczego pan tak utylizował naród polski? Tak, dostaliście willę na Żoliborzu od pana Świejkowskiego, ministra sprawiedliwości, ten, który Pileckiego zastrzelił, kazał zamordować, wydał na niego wyrok. W Okrąglaku dostaliście piękny apartament, a tam przecież była kobieta, oddana, prawdziwa patriotka, nie to co wy, bo wy nigdy nie byliście patriotami i nie będziecie. Wam słowo patriota jest odległe. Niestety. Historia panu tego nie przebaczy. Na pewno. Ja myślę, że powinien się pan zastanowić odnośnie pana Andrzeja Dudy i zwolnić go, tego pracownika pańskiego, bo on już nie jest prezydentem. Sądownictwie się śmieją. Sędziowie odchodzą i będą odchodzić, będą zmieniać kierunki, bo
Sędziowie będą odpowiadać karnie, nie tylko sędziowie, ale ich całe rodziny, za to, co robią. To samo dotyczy prokuratorów. Pamiętajcie, że 21 czerwca kończy się prawo o policji. Jeżeli nie będzie, musi być nowe, nie może być to z 1990 roku, a wiem już, że nie będzie, żaden policjant nie ma prawa w ogóle chodzić w mundura, czy jeździć samochodami. Nie, nie ma prawa, bo się kończy. Ich po prostu nie ma. Ja wiem, w czym jest problem. I ty też jesteś, Jarosławie. Bo nie możesz nic zrobić. Nic. Absolutnie nic. No więc narodzie polski, widzimy się 4 czerwca w proteście ogólnokrajowym, bo to jest protest ogólnokrajowy. Nie tylko Platformy. Wszystkie organizacje i naród, w szczególności naród, domaga się tego. Zobaczycie, co się wydarzy. Ja może dzisiaj na tyle nie będę, bo i po cóż mam mówić o wydarzeniach czerwcowych, bo maj, a jeszcze mamy ostatni dzień maja, zrobiono to, co zrobiono kiedyś. Niestety, historia się lubi powtarzać. A co zrobiono, to wy wiecie. Dziękuję Państwu za uwagę i ratujcie się, bo tylko dowody Wam pomogą i dzieci, w szczególności dzieci. Wyrabiajcie to dzieciom. Do zobaczenia, do usłyszenia.